Cześć, witam Was Energik w kolejnym źle nagranym, źle to jeszcze się okaże, czy źle nagrany, na razie źle nazwany. Może i będzie źle nagrany, może zobaczymy. I będzie źle nagrany i źle nazwanym podcaście Gralogi. Ja nazywam się Krzysztof Energik Midzielski. A ja nazywam się Bartek Bart Jakubczyk. Zobacz, za trzecim razem nawet się udało. Tak, już jakoś tak, coraz lepiej idzie to. Ta przerwa, jeszcze ta chwila zawahania jest, ale ona jest coraz krótsza z odcinka na odcinek, także myślę, że niedługo będzie już dobrze. Niedługo będziesz mówił podstawy. Ty pierwszy, a ja będę mówił drugi, wtedy się to wiesz. Dzisiaj kontynuujemy naszą historię truchtem przez Mortal Kombat. Zatrzymaliśmy się na Mortalach wydanych na PlayStation 2 kawał czasu temu. I dzisiaj, no to jeszcze nie są Mortale nowej generacji, bo to ogólnie, wiesz, z tymi jeszcze generacjami nie. To jest trochę tak, że dwa lata już jest ponad PlayStation 5 i Xbox na rynku, a się mówi cały czas, że to są next geny, nie? No to w ogóle jakaś dziwna rzecz. A tak się przyjęło, prawda? Jest next gen, zanim wyjdzie, to wtedy jest next gen. Później wychodzi, to już jest current gen, ale wciąż mówimy next gen. No właśnie, to jest chyba, wiesz co, chyba dlatego, że PlayStation 4 jest dosyć jeszcze mocno, powiedzmy, na rynku obecnej, dlatego to się tak troszkę wydaje nam, że to jest next gen. No ciężko powiedzieć, że PlayStation 3 to był, znaczy w swoim czasie, no to był next gen, to wiadomo. Oczywiście, że w którymś momencie. Ale słuchaj, Nintendo 64, SNES to też były next geny. Też były next geny. No ale wróćmy do Mortala. Mamy grę, którą ty nie za bardzo lubisz. Jest to Mortal Kombat vs. DC Universe. No i tak. I taka pierwsza próba crossovera postaci z Mortala z postaciami z DC. No ja to jestem w ogóle ciekawy, dlaczego ci się to nie podobało i co ci się tam nie podobało i chciałbym teraz to usłyszeć. O Jezu, dobra, to tak, ja ci strzelę takie kilka rzeczy, dla których mi się to nie podobało. Pierwsza rzecz, mniej gameplayowo, ale bardziej jeżeli chodzi o taką typową wisienkę na torcie, którą zawsze była brutalność w Mortalu, no to zostało niesamowicie stonowane. No, ze względów oczywistych, już nie było takich klasycznych fatality, oczywiście postacie komiksowe miały swoje wersje brutalnych wykończeń, to były po prostu jakieś tam mocniejsze uderzenia postaci z Mortala, a postacie z Mortala miały te fatality, ale to były takie, wiesz, nie wiem, Skorpion podpalał cię, po czym ta postać się po prostu przewracała i była troszeczkę osmolona, więc kwestia na pewno tej brutalności, która była charakterystyczna dla Mortala, to już było coś, co no, niezbyt mi się podobało, ale to nie był oczywiście, wiesz, jakby taki kamień milowy, który by sprawił, że powiedziałbym, to już nie jest to. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie w gameplay, no tam już jest gorzej, wiesz. Ja jestem generalnie fanem quick time eventów, dobrze zaimplementowanych. W bijatykach, no, niespecjalnie, przynajmniej nie w takiej formie, bo just framey, to jest zupełnie inna kwestia, żebym się tutaj nie rozgadał. Okej, ale przechodzenie, bo tam, nie wiem czy pamiętasz, tam było coś na zasadzie test your might, kiedy na przykład przebiegałeś z przeciwnikiem przez ścianę, co nie? Albo zrzucałeś miałeś nie? Skądś tam, no. Tak, spadałeś sobie z areny, były takie dodatkowe ciosy do wklepania, to były quick time eventy i tam miałeś na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 20% obrażeń się zadawało za przejście po prostu na inną część areny. Tego typu rzeczy. Gameplayowo nie pasowało mi pod movementem, jeżeli chodzi o całą dynamikę rozgrywki, też mi nie pasowało. No i wbrew pozorom nie jestem tutaj osamotniony, bo mimo, że tak jeżeli sobie spojrzysz na recenzję, bo ja sobie na wszelki wypadek przyjrzałem, żeby być na czasie z recenzjami sprzed wielu, wielu lat, to część recenzentów generalnie wypowiadała się, nawet większość, dość pozytywnie o tym Mortalu, jako coś ciekawego, no ale prawda jest taka, że ta gra się najzwyczajniej w świecie nie sprzedała, bo community nie lubiło tej gry, po prostu ona się nie przyjęła, nie była dobrze odebrana i no nie dziwię się, zmiany, ugrzecznienie, pamiętajmy, że tam był teen rating, a nie R rating, jak we wszystkich pozostałych częściach, to wszystko sprawiło, że po prostu no gra no, wyszła jak wyszła i doprowadziła do upadku Midwaya. Ja myślę, że tutaj po części odniosę się do tych twoich zarzutów. Stonowanie brutalności pewnie trochę wynikało z tego, że DC nie chciało, żeby ich bohaterów oczywiście jakoś tam szlachtować i zażynać. Natomiast faktycznie fatality zostało bardzo mocno stonowane i bardzo często jest tak, na przykład jak wykonuje fatality chyba Deathstroke czy Joker, to oni strzelają z pistoletu w głowę
ale wtedy kamera jakby nie pokazuje ofiary, tylko na postać, którą strzela, przechodzi. Także nie widzimy, że strzela, tylko nie wiemy za bardzo, czy trafił, czy w kogo w ogóle trafił i tak dalej. Faktycznie to jest taka wersja, mroczna wersja dla nastolatków, co nie? Nie pokazujemy, co się dzieje, jest mrok, tak? Musisz coś sobie wyobrazić, nie? Musisz sobie wyobrazić. I z tym się faktycznie zgodzę. Niewiele jest tam też krwi. Te heroic brutality, no troszkę wynikało z tego, że no postacie DC nie zabijają, więc, znaczy ty bohaterowie DC nie zabijają, więc starano się jakoś to tam rozwiązać. Ale wiesz co, to jest też ciekawe, bo o ile to doprowadzi do upadku Midwaya, to da też, narodzi jakby się nowa bijatyka, którą będzie Injustice później, dwie części się pojawią. Tak jest. Która całkiem nieźle to tam ten świat DC przeniosło. Natomiast mam tutaj zarzut też do fabuły, do historii, znaczy taki bardziej nerdowski, można powiedzieć, że, że tam jest to troszkę bez sensu zrobione, bo mamy bohaterów DC, czyli na przykład, nie wiem, Zieloną Latarnię, która ma moc kosmiczną w ogóle, Superman, i dostają wciry na przykład od Sony Blade, nie, która jest człowiekiem, tak? Także są to takie jakieś elementy, które... No, Ja byłem pewien, że ty podejdziesz do tego, bo to jest taka znana rzecz, która jest często wspominana i tutaj nie chcę mówić, że jesteś nie wiadomo jakim nerdem, chociaż trochę jesteś oczywiście, najprawdopodobniej też dość sporym fanem DC Universe, ale generalnie ta taka struktura podziału mocy czy równowagi mocy bohaterów w bijatykach, to jest coś, co od lat, jeżeli próbowalibyśmy gdzieś logicznie pogadać, jest poruszane. I szczerze, ja to oczywiście rozumiem, tak? Gdybyśmy próbowali tam wrzucić pewnego rodzaju wiarygodność czy logikę do bijatyki, czy szczególnie do gier, i jakby jest to dla mnie zrozumiałe, ale szczerze, gameplayowo, jeżeli gram w bitki, w ogóle mi to nie przeszkadza. Jakby całkowicie zdaję sobie sprawę, że mamy postać, która, wiesz, włada mocami bardzo potężnymi i na przykład przegrywasz człowiekiem, jakby to u mnie schodzi tak szybko na drugi plan, że jest w ogóle niezauważalne. Jeżeli system jest fajny, jeżeli gra mi się naprawdę dobrze, to jest okej. Okay. Na versus DC w ogóle mi się dobrze nie grało. Bo nawet, to jest takie... Mimo, że oni... No? Bo to jest takie trochę, wiesz, wyłącz myślenie, nie? I po prostu graj, nie? Nie zastanawia się za bardzo, czy ma to sens, czy nie ma sensu, ale przypominam, że tak naprawdę pierwszą grą, która próbowała tego i która była bardzo mocno krytykowana za to, było Masters of Terrakazi pierwsze PlayStation, gdzie na przykład... Ale tutaj staruszka w ogóle wspominasz, to jest ale dość zapomniana gra. Zapomniana i ogólnie bardzo nielubiana, tak? Bo to była jedna... Pierwsza i jedyna chyba bijatyka z Gwiezdnych Wojen. Potem co prawda pojawiły się postacie w Soul Caliburze, Jody i Darth Vadera. Tak, a to jeszcze chyba Starkiller był, a może nie. Nie, tak, Vader. Starkillera nie kojarzę, bo to było w ogóle tak, że PlayStation miało Darth Vadera, tak, a Xbox miał Jodę. Jodę, tak. Ale wiesz co, to była jedyna bijatyka, powiedzmy, poświęcona tylko jakby postaciom z Gwiezdnych Wojen. I tam, wiesz, no, kiedy Leia na przykład wygrywała z Vaderem, nie? No jasne, no to było głupie, jasne. No i wtedy bardzo mocno było to krytykowane, ale faktycznie dzisiaj jakby patrząc na to, raczej grając na przykład w taką grę jak DC versus Mortal Kombat, no to faktycznie tego się za bardzo nie zauważa. Jakby to przyjmujesz tą konwencję, nie? Że to po prostu tak jest, nie? To wspomniane Dispension of Disbelief, o którym wspominałem jakiś czas temu, że porzucamy tą niewiarę i możemy się dobrze bawić. Oczywiście, jeżeli to jest bardzo indywidualna kwestia. Natomiast taką ciekawostkę, którą chciałbym dodać, jeżeli chodzi o tą część Mortala, ona miała wyglądać w ogóle inaczej. Planowali, i to jest ciekawe, bo Ed Boon planował, zresztą on wcześniej nawet mówił, że po poprzedniej części wspominał, że po Armagedonie oni planują taki troszkę powrót, co ma być mrocznie, ma być krwiście i tak dalej, i tak dalej. No ale dograli deal z DC, no i powstał właśnie MK versus DC, natomiast gdyby do tej części nie doszło, gdyby ta gra się nie okazała, to najprawdopodobniej zobaczylibyśmy coś na miarę Mortal Kombat 9. Najprawdopodobniej. Mhm. Oczywiście no, możemy sobie gdybać, ale takie były plany, bo Ed Boon, tak mówiąc, już wtedy mówił i później, jak wyszła właśnie dziewiątka, on też wspominał o tym, że to jest ta droga, w którą oni chcieli iść. Mhm. Znaczy, ja powiem ci tak, jako dla mnie, jako ta gra, jako podstawa pod potem bardzo fajny Injustice, była spoko, nie? To okay. Ja bardzo lubię ogólnie Injustice. Raczej nie jest to bijatyka, która gdzieś tam się liczyła na zawodach czy gdzieś, bo to było takie raczej
to miało być po prostu fajnie wyglądać, znane postacie, ale tam jakoś turniejowo to tam chyba nie za bardzo się to sprawdzało. Wiesz co, było grane i dość szybko umarło, jak najbardziej. Aha. Nawet w Polsce było kilka turniejów z Injustice, ale tak jak mówisz, to się nie przyjęło, ale tutaj jest kilka takich problemów typowych dla NRS-a obecnego. Ja kilka razy wspominałem, że NRS ma tą taką swoją, z mojego punktu widzenia, troszkę dziwną strategię resetowania patchami gry, czyli w zależności od konkretnego tytułu, to czasami będzie po roku, czasami po dwóch latach, wprowadzają tak mocny patch, który całkowicie resetuje grę, resetuje całkowicie balans postaci i nie chodzi o to nawet, że równa ten balans, bo tutaj nie chodzi o zbalansowanie całkowite gry, tylko zmienia ten balans, odwróca go do góry nogami i Injustice też tutaj na to cierpiało, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, mechanicznie Injustice akurat nie było najwspanialszą grą turniejową, więc tutaj bardziej tu był problem. Właśnie balans postaci, trochę mechanik, no ale to myślę na inną kwestię. Natomiast jeżeli chodzi o kanapowe granie, to jak najbardziej Injustice dawało fan, no bo jak wiadomo, dawanie sobie po mordach superbohaterami jest zawsze spoko. A to robiła ta, a to robił Netherrealms nadal. Tak. Aha, no tak. No dobra, czy jeszcze coś chcesz dodać do Mortal Kombat vs. DC? Ja uważam, że gra była do zagrania, nie było to nic specjalnie wybitnego. I faktycznie, znaczy ja powiem ci tak, jak dzisiaj sobie troszkę obejrzałem, sobie przypomniałem troszkę gameplay, to dla mnie ta gra troszkę tak wygląda jeszcze jakby była z czasów PlayStation 2. Oj tak, absolutnie, ona... Tak, ona graficznie wciąż była. Pamiętasz, myśmy parę razy w poprzednim odcinku wspomnieli o tym, że te odsłony trójwymiarowe, one były jakieś takie drewniane. Gdzieś ten movement, niby że robiło się z części na część lepiej, on wciąż był taki, to nie było takie płynne, to nie było takie przyjemne do oglądania, szczególnie kiedy zaczynaliśmy się poruszać w głąb i na zewnątrz ekranu. I tutaj było bardzo podobnie, dodatkowo system walki został bardzo uproszczony w stosunku do poprzednich części. No to wszystko gdzieś tam wpłynęło na to, że odbiór był niezbyt. Chociaż story mode był dość ciekawy, jak na Mortala. Tutaj trzeba przyznać, że Midway, jak ja generalnie nie jestem zbytnio fanem story mode'ów w bijatykach. Kiedyś byłem, natomiast po prostu mi przeszło, tak? Bo zacząłem się interesować czymś zupełnie innym. Więc natomiast tutaj story mode był całkiem niezły, no ale sprzedaż, tam było około 2 milionów kopii. Jeżeli dobrze pamiętam, poszło w tej części, więc niestety niedługo później Ed Boon, bo to był, jeżeli dobrze pamiętam, to był rok 2009, czyli rok po premierze MK vs. DC Universe, Ed Boon ogłosił bankructwo. Oni, jeżeli dobrze pamiętam, tak, oni mieli, to była pokaźna suma, tam było około 250-240 milionów dolarów długu, więc nic dziwnego, że po sprzedaży 2 milionów kopii gry nie byli w stanie tego spłacić w żadnym wypadku. No tak, to był koniec. No i tak naprawdę Mortal Kombat troszkę umrze na kolejne 3 lata. Jeżeli powiedzmy nie liczymy tego Mortal Kombat jako kanonicznej części, no to tak naprawdę ostatnią dużą częścią był Armageddon z 2006. No już nie liczę tego na PSP Unchained, bo to był po prostu jakby przenośna wersja Deception, nie? Także trochę jakby zamrozili tą markę. No i w końcu jako NetherRealm Studio w 2011 roku pokazuje się reboot. No i powiem ci, dla mnie to była fenomenalna gra. Wiesz dlaczego ją pamiętam? Że kiedy ona wyszła, ja miałem ślub i w dniu, w którym miałem ślub, siedziałem i grałem w Mortala. Okej, Krzychu, szapoba po pierwsze, naprawdę, czapki z głów, moi drodzy, za to, że w dniu ślubu, znaczy po pierwsze, to był niesamowity prezent dla ciebie, tak, że na praktycznie, bo to było w dniu premiery? Nie, już jakoś tam to wyszło i ja miałem potem ślub, ale tak mnie jakoś ściągnęły tam te takie zadanka, co były, te drabinki, co się robiło, że siedziałem i wiesz, i ślub, dzień ślubu w garniaku, dawaj w tego Mortala, nie? Nie, dobra, to szacun, stary, jakby w ogóle fajna rzecz. Mi brakuje tylko jakiegoś takiego zdjęcia z kościołu, albo już tam z sali, gdzie mieliście imprezę, żeby było pokazane, jak ty tam ciśniesz ostro z małżonką jeszcze najlepiej, tak? Te takie gry, wiesz, zgodność małżeńska, że tam się podnosi wałek, młotek i tak dalej, to wy tam Mortala ciśniecie. No powiem ci, że dziewiątka Mortala zaskoczyła mnie potężnie, bo to był powrót takiego dobrego, staroszkolnego Mortala z fajnym Fatality.
bardzo dobrą historią. To w ogóle, bo wcześniej była ta historia, co prawda, w Mortal Kombat vs. DC, ale tutaj była ona naprawdę fajnie opowiedziana. Jasne, tam znowu mamy te historie, wiesz, z czasem. Ostatnio gadałem z jedną osobą na spotkaniu, co byliśmy, mówiła, że oni jakby... NetherRealm nie potrafi wyjść poza taką swoją bańkę i wymyśleć czegoś nowego. Zawsze tam są podróże w czasie, jakieś cofanie czasu, te uniwersa, wiesz, równoległe. I jakby nie potrafią z tego wyjść, nie? Cały czas się obracają w tym samym. Tak, ale wiesz co, ja w ogóle chciałem delikatnie tylko wrócić do początku historii z Mortal Kombat 9. Mianowicie, to jest istotne, mamy upadek, Midway zostało skasowane, zostało wykupione tak naprawdę przez Warner Brothers i tutaj co jest ciekawe, oni stworzyli NetherRealm Studio, więc do informacji publicznej na początku poszło, że będzie nowa firma, która będzie tą grę tworzyć, ale prawda jest taka, moi drodzy, że zespół jest praktycznie ten sam. Ed Boon jest dalej dyrektorem całego projektu. On to wszystko rozwija i dzięki Bogu, że oni odeszli w ogóle od tych 3D-ków. To jest jakby najlepsza decyzja, którą oni podjęli, bo ja się tutaj w zupełności z tobą zgadzam, stary. Mortal Kombat 9 to jest powrót do świetności Mortala. To jest naprawdę perełka. Jeżeli spojrzymy sobie na recenzje z tamtych lat, jeżeli zobaczymy sobie na sprzedaż, na reakcje fanów, community, również turniejowo, ta gra jest... Naprawdę to jest coś wspaniałego i tu śmiało mogę powiedzieć, 9 uwielbiam, jak najbardziej. Tak, fajnie, że w ogóle wspomniałeś o tym, że tam zrobili reboot, bo ewidentnie może i był potrzebny, bo ta historia gdzieś tam się zaczęła iść w takie tony, że tak jak powiedziałeś, oni niespecjalnie wiedzieli, co z tym do końca zrobić, więc zrobili reboot. Czy to się udało? No jak najbardziej tak. I tak jak mówię, ja nie jestem wielkim fanem historii w bijatykach, ale Mortalowa historia jest dla mnie dość ściągająca i dość interesująca. Ba, powiem więcej, to jest fajna fabuła nie tylko jak na bijatykę. To jest generalnie całkiem fajna fabuła. No i tam wprowadzono kilka fajnych nowych rzeczy. Przede wszystkim znowu brutalne fatality. Chociaż powiem ci, oglądałem te fatality. One, owszem, są brutalne i w porównaniu z tym, co było na PlayStation 2, widać tu ogromny progres, ale w mojej opinii kolejne części, znaczy to też nie ma się co dziwić, bo będą to już nowe konsole, ale jakby troszkę bardziej jeszcze pocisną. Te fatality z dziewiątki zawsze mi się wydawało, że są za krótkie. Że one są bardzo szybkie w wykonaniu i one bardzo krótko trwają, nie? Później będą, wydaje mi się, że późniejsze te fatality będą dłuższe, żeby można dłużej to oczywiście jakby śledzić, co tam się ciekawego dzieje z tymi ofiarami. Tak, możesz swoją psychopatyczną duszę bardziej nakarmić, ewidentnie. No ale wprowadzono X-raye, co było w mojej opinii no genialnym rozwiązaniem. Ja pamiętam, że pierwszy raz to widziałem w filmie, to było w Romeo musi umrzeć chyba. Z Jetem Lee. Jak tam najbardziej. Było coś takiego, nie? Także powiem ci, te elementy były, no, jak dla mnie fantastyczne. Dobra. To wspaniale w ogóle brzmi. Dlaczego mu Wi-Fi nie działa u kolegi domowej? Rozumiesz? Ale chciałem powiedzieć, że to wspaniale brzmiało, to takie zakończenie rozmowy. Wiesz, Oliwius, ja nie znam tego hasła Wi-Fi i tak dalej. Za godzinę szykuj się na dramę, tak jak porozmawiamy o tym. Dobra, jeszcze raz powiem. Więc wprowadzono te X-raye, które były fenomenalnym według mnie pomysłem. Faktem jest, że... Znaczy, no nie, no to było coś niesamowitego, nie? Kiedy, wiesz, widzisz to, te jak te kości pękają. Pękające czaszki, żebra, bebeki, które się rozwalają. My teraz musimy naprawdę brzmieć troszeczkę jak psychopaci albo socjopaci, ale nie oszukujmy się, każdy fan Mortala uwielbia te brutalne wykończenia, a X-raye dodały dodatkową brutalność do całej rozgrywki. X-ray to jest w ogóle, tam warto wspomnieć o czymś dodatkowym przy okazji, skoro mówimy o X-rayach, tak, odmiana ciężka rzecz, ponieważ pojawił się X-ray meter i teraz mieliśmy tam 3 bary, jeżeli chodzi o mechanikę. I teraz tak, jeżeli mieliśmy jeden bar, no to mogliśmy wzmocnić ruch. Często mówimy o tym, że też te ruchy miały, te ciosy miały armor. Szybka informacja, czym jest armor w bijatykach, to znaczy, że możemy wykonać cios, który nawet jeżeli podczas tego ciosu zostaniemy uderzeni,
Na pewno otrzymamy obrażenia, czasami mogą to być obrażenia mniejsze w zależności od tytułu i w niektórych przypadkach armor da się przełamać, ale generalnie w Mortalu udało się przyjąć dodatkowy cios na siebie, nie przerywając ruchu, zadać swój cios, zadać większe obrażenia albo mieć dodatkowe właściwości, tak? To się wykorzystywało między innymi w dżaglach albo po to, żeby zdobyć przewagę, więc to była jedna rzecz i to kosztowała nas jeden bar. Jeżeli użyliśmy dwóch barów, mieliśmy je naładowane, mogliśmy użyć Breakera. Breaker to jest też bardzo fajna mechanika w Mortalu, to znaczy zostaliście złapani w dżagla, jest żonglerka, wiecie, że to was mocno zaboli, jesteście w stanie poświęcić dwa paski właśnie po to, żeby się z tego dżagla uwolnić i mieć tam taką kartę wyjścia z więzienia. Natomiast jeżeli naładowaliśmy trzy bary, no to tam się oczywiście, bo tam ten pasek był fajnie zrobiony, mieliśmy takie trzy części, każda z części była taką kuleczką, takim okrągiem zaznaczona, w zależności od tego, co było załadowane. Mhm. Jeżeli były trzy paski, no to świecił się taki duży X i wiedzieliśmy, że mogliśmy użyć tego X-Raya. Oczywiście do wyboru, do koloru, co kto chciał. Zazwyczaj casualowi gracze oczywiście chcieli naładować pasek i uruchomić X-Raya, no bo przecież wiadomo, nie ma nic lepszego. To o mnie! Okay. No tak, no słuchaj, nie ma nic lepszego niż siedzieć z kolegą, po czym połamać jego postaci kręgosłup, nogi i tak dalej. Chociaż wiesz, co mnie zawsze zaskakiwało, kiedy ja zobaczyłem X-Raya? Ja miałem, i tutaj znowu możemy wspomnieć o tym Dispension of Disbelief, bo ja miałem taki moment, że niektóre X-raye były bardziej brutalne, były bardziej dotkliwe niż Fatality. Ja mówię, kurczę, przebijamy wszystko, rozwalamy praktycznie tą postać od środka, ale wstaje i lecimy dalej, co nie? I tu miałem takie małe, takie lekkie ale nauczyłem się szybko to wyłączać, no bo jakby po co się nad tym zastanawiać? Bartek, jest fajnie, jest krwawo, ciesz się, nie marudź. Powróciły wszystkie znane postacie z pierwszych części Mortala. Dodatkowo te najbardziej klasyczne postaci miały trzy Fatality, w tym jedno to Fatality znane chociażby z pierwszego Mortal Kombat, tak? Czyli tak fajnie to było porównanie, bo na przykład Scorpion miał to Fatality, co zdejmował maskę i spalał, nie? Tak. To w porównaniu z tymi, które miał pozostałe, to tak biednie wyglądało, nie? Ale to można było sobie zobaczyć, jak rozwinęła się ta seria pod kątem kreatywności, brutalności. Tak. Tutaj też pojawił się ciekawy motyw współpracy NetherRealms z producentami horrorów, między innymi postacią jedną w DLC był Freddy Krueger. W mojej opinii, ja uważam, że to był fajny pomysł. Niektórzy tego nie lubią i uważają, że to jest jakby nie za bardzo potrzebne, ale uważam, że akurat te postacie z horrorów, które później jeszcze będą się pojawiać, to jeszcze sobie omówimy, było bardzo fajnym pomysłem i one fajnie się wpisywały w całą serię. No i na PlayStation był jeszcze Kratos, nie? Który był unikalnym bohaterem na tą wersję gry. No powiem ci, że tak patrzę sobie w ten roster postaci i ogólnie jest tu kilka postaci, które bardzo się cieszę, że wróciły. Na przykład Curtis Straker, którego bardzo lubiłem w Mortal Kombat 3. Tak. A który potem chyba w Armagedonie był troszkę taki, był chyba miał taki czarny kostium z dwoma mieczami. To już nie był ten Striker, którego ja lubiłem w Mortal Kombat 3. Takiego był bardzo mocno zmieniony, no. Ale to jest ten klasyczny, nie? Striker. Tak, ale wiesz co? Wspominasz o fajnej rzeczy. O implementacji postaci gościnnych. Guest characters w bijatykach. To jest temat rzeka i jest to temat strasznie nierówny. Wszystko zależy od części, wszystko zależy od implementacji, bo to jak zaimplementujemy postać, od tego będzie zależało w ogóle, czy ta postać będzie wiarygodna w danym uniwersum, prawda? Freddy Krueger, ja się zgadzam. On, Jezu, jak mi strasznie tam pasował. Jak widziałem, jak wbija te nożyce w klatkę piersiową i po prostu, wiesz, szatkuje bebechy od środka, miodzio. Natomiast NetherRealm generalnie, jeżeli chodzi o guest characters, on robi to świetnie i tutaj ja się odniosę do jednej z moich ukochanych bijatyk, do Tekena. W Tekenie 7 mamy kilka postaci gościnnych i są, ale nie wiem, na przykład Negan z The Walking Dead dla mnie pasuje tam niespecjalnie, prawda? Noctis z Final Fantasy, może być, ale też widziałbym, Jezu, Tifa, przecież kurczę do tego, jeżeli już braliśmy kogoś z Final Fantasy do Tekena, Tifa by się sprawdziła dużo lepiej, tak? Jako kontra dla Dragunowa świetny by się sprawdził. To był swego rodzaju żart na którychś targach, już teraz nie pamiętam na którychś, że Snake miał trafić do Tekena i to by było, to by pasowało. No, mógłby, ale, nie? On tam miał to CQC. Tak. I to by pasowało świetnie, natomiast, mówię, Bandai Namco tutaj trochę gorzej idzie w postacie gościnne, za to NetherRealm genialnie. Zresztą później pojawią się bardziej wymyślne postaci, które też będą pasować, ale dla mnie z postaci powracających w dziewiątce ja się strasznie ucieszyłem z Kenshina.
To jest postać, którą ja bardzo lubiłem i ona była nieobecna od jakiegoś czasu w serii, więc fajnie, że jest znowu i że można było ją zobaczyć. Natomiast zadam ci pytanie, bo wspomniałeś o Kratosie. Mhm. A czy wiesz, kto był brany pod uwagę zamiast Kratosa na początku? PlayStation? Tak, z PlayStation. Nie. Odpowiem ci, i jedna z pierwszych i najlepiej sprzedających się gier na pierwsze PlayStation, na PSX-a. Z metalem w nazwie. Metal Gear Solid? Tak? Nie, z Twisted Metal, z Twisted Metal postać. A, to pewnie ten, wiesz co, ja akurat Twisted Metal nie grałem, ale pewnie ten Clown. Sweet Tooth. Twisted. Tak, Sweet Tooth. On był brany pod uwagę. Ja myślę, że też by pasował, natomiast zaimplementowali Kratosa i dali mu, w ogóle oni przenieśli ciosy faktycznie z God of War i to pasowało świetnie. To pasowało w ogóle świetnie. Tak. Natomiast pod znakiem zapytania jest kwestia Xboxa. Bo w Xboxie miała być postać gościnna i były pod uwagę brane dwie postaci. Był brany pod uwagę Marcus Fenix z Gears of War i był brany pod uwagę Master Chief. Natomiast no, nie doszło do tego. Nie wiem do końca, dlaczego nie zaimplementowali tego. Może Microsoft nie chciał widzieć tych postaci, które są szatkowane. Może o to chodziło, ale nie udało mi się doszukać jakiejś takiej szczególnej, konkretnej informacji. Właśnie dlatego nie się nie zgodziliśmy. Szkoda, jeżeli chodzi o te postacie gościnne, to jeszcze tutaj mały taki sidetrack zrobię. Pamiętam, jak wychodził Soul Calibur 2, gdzie każda konsola miała swoją postać gościnną. No i w PlayStation był Heihachi z Tekkena, tak. Na Xboxie był Spawn, który powróci w Mortal Kombat też, a na GameCube'a dali Linka, nie? Chociaż powiedzmy sobie szczerze, w Mortalu Link by raczej nie miał racji bytu, ale w Soul Caliburze to się jeszcze jakoś tam, powiedzmy, łączyło, nie? Chociaż faktycznie według mnie, jak tak pamiętam, odpaliłem i zobaczyłem, jak ten Link wygląda, to on tak troszkę mi odstawał stylistycznie od pozostałych postaci. Tak. Ale te pomysły, żeby te postacie były rozsiane na różnych konsolach, no to nie są nowe, tak? One się już wcześniej jakiś tam czas już pojawiały, nie? Jeżeli chodzi o... Ja mam tylko zawsze jeden problem z tym, bo z jednej strony i tutaj zawsze, może nie zawsze, zazwyczaj widzę ten taki podział, że graczom casualowym to nie przeszkadza. Ja to jak najbardziej rozumiem, no bo przecież im turniejowo na tym nie zależy. Natomiast z punktu widzenia turniejowego jest tutaj jeden problem, no bo no nie możemy w takim razie dopuścić tych postaci do rozgrywek. No bo skoro są obecne tylko na jednej konsoli, a mamy graczy, którzy trenują na kilku platformach albo na innej, mamy problem, prawda? Więc jak dla mnie to jest fajny smaczek, ale wolałbym, żeby było to coś, jeżeli już ma być coś takiego implementowane, to niech te postaci zostaną dodane jako bonus, na przykład PlayStation dostaje Kratosa, Xbox niech będzie, że dostaje Master Chiefa, okej, i dostajemy to jako bonus za grę na daną platformę, ale mamy możliwość dokupienia po prostu tej postaci z drugiej platformy dla siebie, żeby uzupełnić roster. I jeżeli roster mamy uzupełniony, wtedy mamy turniejowo balans i nie ma najmniejszego problemu. To ciekawe w sumie, nie pomyślałem o tym, że faktycznie, że postacie, które, znaczy osoby, które na przykład grają, nie, postacią, która jest dostępna na PlayStation, grają z kimś z Xboxa, no to on jakby nie ma tej wiedzy, jakie ciosy. No faktycznie. Tak. Faktycznie tak, ale co wtedy, jakby jeżeli są turnieje, to te postacie są niedopuszczone, nie można ich wybierać? Tak. Nie są dopuszczone. Tak, chociaż to ciekawa już jest rzecz, która praktycznie nie ma miejsca, tak, obecnie, no bo już od wielu lat jakby postaci są spójne, chyba że mamy postać, która jest ewidentnie broken w jakiś sposób, jest ewidentnie połamana, jest za mocna, wtedy się też wyrzuca taką postać z rozgrywek, a czasami na przykład, bo to też żyjemy w czasach, gdzie bardzo mocno się gry patchuje, były sytuacje, gdzie w danym patchu na przykład jakaś postać miała cios, który był, no też był broken, był po prostu źle zaimplementowany i na czas, jeżeli turniej odbywał się w danym okresie, kiedy nie zostało to spatchowane, ja podam przykład z Tekkena, gdzie była sytuacja, gdzie Steve miał Infinita, czyli możliwość robienia nieskończonego ciosu, z którego nie mogłeś wyjść, prawda? Więc przyjęło się, że postać, że zawodnik może użyć tego ciosu, na przykład w jugglu albo w trakcie stringa, tak, czy combo, może użyć go raz, ale nie zapętlać tego, bo cios pozwalał na to, że mogłeś go zapętlić w nieskończoność, no i to oczywiście było absolutnie nie fair play, natomiast jeżeli użyłeś go po prostu raz, on wtedy działał całkowicie normalnie, poprawnie, tylko nie mogłeś tego powtarzać, nie mogłeś tego zapętlić, co nie? Więc, ale to już mówimy o scenie turniejowej, gdzie czasami podejmuje się takie decyzje, czasami na szybko, czasami tylko na potrzebę jednego turnieju czy okresu, bo trzeba coś załatać.
ale generalnie na chwilę obecną z postaciami praktycznie nie ma już takich sytuacji, że wykluczamy, tak? Musi to być bardzo specyficzna sytuacja. Słuchaj, a to nie było tak, że te postacie nowe, akurat w tym wypadku w Mortal Kombat, one zawsze były jakoś przekokrzone, te w DLC-kach? Zawsze mi się tak wydawało. Ale tak wydawało. Jest po dziś dzień. Wiesz? Ja myślę, że to jest coś, co nie będzie odkrywcze na pewno dla was od wielu lat. Zresztą nieważne, w który gatunek sobie spojrzymy. Weźmy sobie moby, weźmy sobie, nie wiem, gry gacha, weźmy sobie cokolwiek. Wchodzi nowa postać, ona ma się sprzedać. Ona musi być mocniejsza niż inne, no po coś ludzie mają wydać te pieniądze, więc jakby takim standardowym zagraniem jest to, że te postaci na początku są trochę za mocne, później się je balansuje, żeby pasowały. Ale z drugiej strony turniejowo też podchodzimy do tego na takiej zasadzie, że stosuje się tak zwany okres dziewiczy danej postaci, czyli na przykład przez 2 tygodnie albo przez miesiąc po wyjściu tej postaci jest ona niedopuszczona turniejowo. Więc jakby staramy się też w taki sposób. Zresztą nie tylko my tutaj w Polsce, bo to jest zasada, która jest przyjęta na całym świecie. No dobra, wróćmy do tematu. Mortal Kombat 2011 rok. Popularność sprawiła, że twórcy zaczęli pracować nad kolejną odsłoną Mortal Kombat. Przyjdzie nam na nią czekać 4 lata. Ale pojawi się już na kolejnej konsoli, na PlayStation 4 i na Xbox One i będzie to Mortal Kombat 10, który tak naprawdę był troszkę przedłużeniem dziewiątki, znaczy oczywiście tam były zmiany, bo jakby to miało nie być, nie? Były zmiany, ale powiedzmy sobie szczerze, ta pozostawała ona jakby w podobnym klimacie, dla mnie przynajmniej, co w dziesiątce. Były znowu X-raye. Przede wszystkim fantastyczne Fatality. Tutaj muszę przyznać, że niektóre Fatality, na przykład Kung Lao, który rozpoławiał na pół, wbijając ten Piła, swój... Tak? To były naprawdę dobre rzeczy, bardzo dobre rzeczy. Nie wiem, czy to czy w dziesiątce, czy w jedenastce będzie ten Fatality Skorpiona, co odcinał połowę twarzy i język wystawał. To jest po prostu... Chyba będzie w kolejnym. To było fajne. I wiesz co, jak już tak mówimy w ogóle o Fatality, Smoke miał, i to chyba było w dziesiątce, jeżeli dobrze pamiętam, w dziesiątce albo w jedenastce, no. Myślę, że w dziesiątej odsłonie, Smoke miał Fatality Make a Wish. Kojarzysz to takie amerykańskie rozrywanie kostki od indyka, że dwie osoby trzymają i rozrywają? No to mamy Smoke'a, z jednej strony Smoke'a, drugiej łapiemy za nogi i rozrywamy. No, też mi się bardzo podobało. Jedno z ciekawostek, tylko też nie pamiętam, czy to było w tej części, czy w kolejnej, Fatality Shang Tsunga było skopiowanym Fatality Jokera z Mortal Kombat vs. DC, tylko było już pokazane całe, czyli że wyjmuje pistolet i strzela w głowę i faktycznie robi dziurę na przestrzał i to było widać, nie, w odróżnieniu od tego, co było w DC, że była kamera na Jokera, który tylko było widać, że strzela, ale to było właśnie to samo, jakby, zresztą chyba nawet Shang Tsung tam się zamieniał w takiego klauna na czas tego Fatality, ale tylko nie pamiętam, w którym to było. Czy to było w tym, czy to będzie, chyba będzie w kolejnym, bo z tego, co nie widzę... Nie pamiętam części, więc nie podpowiem. Tego jest za dużo, tych Fatality tak, jest to absolutnie się, to się miesza ze sobą, nie? No na pewno, wiesz co, tak patrzę po rosterze postaci, fajne nowe postacie weszły, bo wszedł Aaron Black, na przykład, którego lubiłem bardzo. Ogólnie a ja nie. Nie lubisz. A ja nie. Okay. Wiesz co, dla mnie cowboy strzelający z rewolweru, on mi w ogóle nie pasował. Znaczy, to była dobra postać, nie żebyście mnie źle nie zrozumieli. To była turniejowo w ogóle, mechanicznie to była dobra postać. Nie wiem, ale design do mnie w ogóle nie przemawiał. Okej, ja tam lubię cowboy, także mi się podobało. No i mamy dzieci bohaterów klasycznych, czyli mamy Cassie Cage i Jackie Briggs. Też fajne postacie, też fajne Fatality, fajnie się wpisały w całość tutaj całego tego całej tej gry i muszę przyznać, że no fajnie to wyszło. No i oczywiście mamy DLC-ki. Kolejny raz po nawiązanie współpracy filmowej. Fenomenalny dla mnie, Jason Voorhees, jestem wielkim fanem Piątku 13. Dzisiaj. Mieliśmy Predatora i mieliśmy Tremora. Tremor to nie, ale Predator i potem był Alien i Leatherface, tak? Czyli mieliśmy dwie takie kultowe postacie z horrorów, no i dwie postacie z filmów science fiction też kultowych, nie? I trzeba przyznać, że też się to fajnie sprawdzało. Odnośnie Predatora, to taką małą przypowiastkę ci sprzedam, bo to odnośnie tego, co przed chwilą powiedziałeś, że wychodzą nowe postaci i są silne. I to była również jak najbardziej prawda w 10. odsłonie Mortala, czyli był to oczywiście Mortal Kombat 10, ale nazwany X, a później jeszcze wyszła wersja XL, czyli XL-ka wyszła. XL-ka, no. Ze wszystkim. Natomiast wychodzi Predator,
I tutaj w ogóle serdeczne pozdrowienia dla mojego bardzo serdecznego kolegi z Białegostoku, Zajcewa. Mianowicie on przez jakiś czas, bo on też dość mocno na scenie turniejowej grał, później mu się troszeczkę odechciało, wyszedł Predator, potrenował, ja teraz nie chcę skłamać, czy to było 2 tygodnie, czy miesiąc może, po czym przyjechał na turniej i go wygrał, tak, właśnie Predatorem. I wybrał sobie jedną wariację. To znaczy raz, że Predator był faktycznie silny, ale co jest istotne, bo tutaj też wspomnijmy o tym, że Mortal Kombat X wprowadził wariacje. Jeżeli cofniemy się do starych Mortali 3D, tam pamiętasz, wybierało, były na przykład 2 style walki wręcz i styl walki bronią, a później były 3 style walki wręcz. Tutaj było coś podobnego, tyle że tą wariację wybierało się na ekranie wyboru postaci. No i każda wariacja była troszeczkę skupiona na czymś innym, na charakterystycznych cechach danego bohatera. No i Predator miał jedną wariację, która opierała się właśnie na pułapkach, która, jeżeli ktoś nie znał Predatora, a była to nowa postać i wszyscy go dobrze nie znali, no to można było tak zamieszać swojego przeciwnika, można było go po prostu tak, no, zrobić mu ziazię taką potężną, że no nie wiedziałeś, co się dzieje. I Zajcew po prostu to zrobił. Także stare gratki za to, co parę lat temu odwaliłeś na scenie, wszyscy do tej pory wspominamy z uśmiechem, a większość osób oczywiście pewnie cię za to nienawidzi, ale to jest zupełnie inna kwestia. No a powiedz mi, jak ci się podobała historia, bo ja uważam, że nadal historia była... Znaczy ja jestem ogólnie fanem Mortala, więc te historie od 9 wszystkie mi się podobały, nawet w 1, więc lubię te historie, po prostu są one fajnie opowiedziane, fajne cutscenki, takie nie gadające głowy, tylko w tych cutscenkach coś się dzieje. Czyli nie takie my. No nie taki podcast Gralogi, tylko tam coś się faktycznie dzieje, nie? Także uważam, że historia również była fajna, fajnie mi się to śledziło. No podobało mi się, podobało. Na tyle mi się podobało, że mając Mortal Kombat 10, potem kupiłem tą wersję faktycznie XL, gdzie były tam te wszystkie, nie pamiętam, czy były wszystkie dodatkowe postacie, czy... XL-ka miała w sobie wszystko, co nie wyszło pamiętam. Wcześniej i Combat Pack 2, bo to było mniej więcej w okresie, kiedy Combat Pack 2 wychodziło. No chyba tak. Więc no. Jeszcze nie miała wszystkiego, bo jeszcze wszystko nie wyszło, ale miała już Combat Pack 2 w sobie, żeby kurza, było. Stary. Ja bym chciał na przykład bijatykę, którą kupuję i na płycie mam wszystkich wojowników, którzy wszystko, co zostało wydane. Strasznie mnie to irytuje i to nie tylko w bijatykach. Na przykład, nie wiem, Final Fantasy 15 tak było, nie? Wydali 15. I potem była Final Fantasy 15, jakiś tam Kingdom, czy tam Royal Kingdom, jakiś taki, że wszystko już, a tam się okazało, że nie Edition. Jest wszystko, Royal Edition, że nie jest wszystko, że potem i tak jeszcze kolejne rzeczy wydali, nie? Strasznie mnie to irytuje, stary, i wiesz... Rozumiem, jak... ale tutaj muszę się delikatnie z tobą nie zgodzić, to znaczy, już tłumaczę, żeby było, żebyście też rozumieli mój punkt widzenia. A więc tego, Krzychu, jeżeli cofniemy się do poprzednich części Mortala i ogólnie, nie musimy tutaj brać pod uwagę tylko i wyłącznie Mortala, jeżeli zobaczymy, jak wyglądał cykl wydawniczy, no to możemy trochę zaokrągle, zobaczymy, czy się ze mną zgodzisz, ale co około 2 lata wychodziła nowa część danej bijatyki. Okay. Tak mniej więcej, prawda? Okej. Okay. I teraz jesteśmy w obecnych latach. Cykl wydawniczy zwiększył się mniej więcej 2-krotnie. Teraz bijatyki wychodzą co 4, co 5 lat. Okay. Więc to jest jedna bardzo duża różnica. I teraz tego, ja całkowicie rozumiem, bo ja sam byłem osobą, która mówiła podobnie jak ty i rzucałem to takie, zresztą po dziś dzień wiele osób to mówi i też was rozumiem. Posłuchajcie mnie chwilę. Wychodzi bijatyka, chce mieć wszystko, co się da, bo wcześniej się tak robiło. Tak, ale wcześniej cykl życia gry był dużo krótszy. Były inne budżety, inaczej grę się rozwijało. Więc biorąc pod uwagę, jakie czasy nastały i to, że chcemy zapewnić cykl życia produktu dużo dłuższy, no, żeby go rozwijać, trzeba mieć finansowanie. Więc w jaki sposób można to zrobić? No trzeba jakiś content do tego oczywiście dorzucać. I tutaj na myśl przychodzą oczywiście bohaterowie. I ktoś może powiedzieć, okej, Bart, ale przecież można by to było wrzucić od razu i byśmy mieli. Gdyby tak było, wbrew pozorom, dorzucenie kolejnej postaci do bijatyki nie jest takie proste, jak się wielu osobom wydaje. To nie jest tylko tyle, że wrzucamy sobie tekstury, że dajemy jej ciosy i tak dalej. Badanie, czyli quality QA, który musi wziąć pod uwagę balans tej postaci, przetestować na wszystkich innych zawodnikach, interakcjach i tak dalej, to jest wbrew pozorom, to są pieniądze, to jest czas, więc możemy uzupełniać tą bijatykę, dorzucać kolejne rzeczy, czasami mody, czasami postaci, głównie postaci w bijatykach. Nie ma problemu, tylko to potrzebujemy pieniądze, żeby to zrobić. Wy dostajecie dodatkowy content i bijatyka żyje dłużej. Dodatkowo od już jakichś kilku lat dobrych
bijatyki są też obecne na scenie e-sportowej, więc jeżeli mają być pieniądze na to, żeby ten e-sport rozwijać, żeby robić duże turnieje z fajnymi nagrodami, te pieniądze też skądś trzeba wziąć i nie będzie to tylko i wyłącznie sprzedaż tytułu na premierę wersji Vanilla, bo po prostu się nie da tego zrobić, więc coś musi być. Ja jedyny problem, który mam, to taki, że mimo, że jakby w pewnym momencie to zaakceptowałem i zobaczyłem racjonalność, zresztą to jest to, co teraz mówię, w tym wydawaniu postaci później, jeżeli one są rozwijane, content jest dodawany do gry, gra jest utrzymywana przy życiu, super, bardzo mi się to podoba, natomiast czasami mam to ale co do balansu postaci, o którym żeśmy tutaj wspomnieli i czasami do niektórych producentów, czy też do niektórych konkretnych paczek, które są dodawane, też mam ale, no bo w tym roku bardzo chwaliłem Street Fightera nowego i jest, uważam, że to jest, jeżeli chodzi o próg wejścia i kwestie nauki zawodników, graczy, to jest w tym momencie najlepsza bijatyka na rynku. Dużo lepiej to robi niż Mortal. Co, jeżeli chodzi mi o ten proces nauki i kwestie podejścia do tutorialów, robi to fenomenalnie. No i naprawdę warta swojej ceny. Z drugiej strony wydali w wakacje, chyba, bo to było po Evolution, wydali paczkę ze skórkami z Żółwi Ninja za praktycznie cenę, drugą cenę produktu, co uważam za absurd, prawda? Więc jakby tutaj uważam, że bijatyki stąpają troszeczkę po grząskim gruncie między dodawaniem fajnego kontentu, który jest wart ceny, a między dodawaniem pierdół, skórek i tak dalej. A Mortal mimo wszystko uważam, że robi to, przynajmniej jeszcze w tych częściach, zobaczymy jak najnowszej, robi to bardzo, ale to bardzo dobrze. Ale to się żeśmy nie zrozumieli, bo mi nie chodzi o to, że oni wydają te DLC-ki. Niech se je wydają, to jest spoko. Tylko w momencie, kiedy już zakładają, że to jest ostatni DLC-ek i więcej nie będzie, niech wydadzą wersję kompletną ze wszystkim, co już wyszło. O to mi chodzi, nie? Nie mogłeś mi przerwać, ja tyle się nagadałem, nie, tyle nadudziłem. Nie, no bo to też jest ważne, co mówisz, nie? Ale mi chodzi właśnie o to, że nawet, wiesz, powiedzmy pół roku przed wydaniem nowej części wydają starą część kompletną. To jest fajnym pomysłem, bo gracze na przykład będą mogli potrenować sobie, przypomnieć, zobaczyć nowe postacie, bo nie każdy może miał okazję sprawdzić. I wtedy masz wszystkie postacie, masz wszko, co wyszło, no i czekasz na nową część. Nie? Ja powiem ci, ja bym takich bijatek nie kupował na premierę. Ja wolę poczekać, aż wyjdzie wersja, która posiada wszystkie postacie, wszystkie DLC-ki zawarte w jednym. I to jest dla mnie spoko, nie? Akurat nie jestem wielkim fanem, znaczy nie jestem bijatykowcem takim typowym, więc nie muszę mieć na premierę, nie wiem, na przykład Tekena i potem dokupywać te postacie. Ja mogę sobie tego Tekena kupić za 4 lata, kiedy już będą wszystkie postacie gotowe, nie? Już będzie wszystko w zestawie. A to tu się zgodzę. Tylko, ale to jeszcze nie w tej części, tylko w kolejnej. Przejdziemy do pewnego mankamentu, który NetherRealm zrobił odnośnie właśnie tych wszystkich postaci i tak dalej. Ale to za chwilę. Natomiast o czym warto wspomnieć, to może przejdźmy do rzeczy, które były nowe. No bo okej, wróciły Brutality z Mortala Trójki. Super sprawa, uwielbiam. Ale co mi się strasznie podobało, wrzucili Quitality. I Quitality, ja uważam, że to była fenomenalna rzecz, która została dodana do Mortala. O co chodzi? Grasz sobie mecz rankingowy online, no i oczywiście znane jest to, że ludzie lubią używać Alt-F4, lubią rage quitować i tak dalej. Więc NRS zrobił bardzo fajną rzecz. W momencie, kiedy quitowałeś, kiedy uciekałeś z meczu, bo wiedziałeś, że przegrasz, i tak na serwerze twoja przegrana się zapisywała, a w grze automatycznie zostało wykonywane Quitality, gdzie po prostu twoja postać w brutalny sposób ginęła. I dla mnie to był świetny dodatek, biorąc pod uwagę, że no ja lubię grać kompetytywnie. No ale jak ogólnie fabułę oceniasz w ogóle? A właśnie, bo od tego się zaczęło. No, super, no dobrze, tak. że przypomniałeś. No, wiesz co, fabularnie i ja tutaj chciałbym połączyć w ogóle 9 z 10. Bo oni niesamowicie to połączyli. 9 nadała nowy tor, mieliśmy tą zabawę oczywiście z czasem, z tymi wymiarami, jakby z taką nową, z resetem, bo my generalnie wróciliśmy do pierwszych 3 części Mortal Kombat. I to było zrobione świetnie, natomiast Mortal Kombat 10, jeżeli dobrze pamiętam, on nas przenosi chyba 20 lat do przodu. Bo tam się pojawiają właśnie dzieci Cage'ów, pojawia się syn Kenshina, ktoś tam jeszcze, ale teraz mi uciekło. I wbrew pozorom, ja nie chcę tutaj zbyt górnolotnie o tym powiedzieć, ale Mortal Kombat 10 pokazał, że jest w stanie zrobić dojrzalszą fabułę w bijatyce, że jest w stanie, tak jak mówię, troszkę z przymrużeniem oka tobie jeszcze co mówię, ale jak na bijatyki ewidentnie to była dobrze, dojrzale poprowadzona fabuła. Jest voice acting, jest dobrze zrobiony. To nie jest to absolutnie, co widzieliśmy w niektórych, szczególnie odsłonach 3D. Ciężko mi na cokolwiek narzekać. Fajnie poprowadzona fabuła, dobrze poprowadzona narracja, tempo,
super. Do tego elementy właśnie, które były związane nie z samym takim graniem kompetytywnym, też mi się jak najbardziej podobało. I zresztą no, nie tylko mi, no bo jeżeli spojrzymy sobie na słupki sprzedaży, no to gra się sprzedała w 12 milionach kopii i o czymś to świadczy. I możemy tutaj ewidentnie dorzucić też małą polską cegiełkę, bo z NRS jest pewien problem, jeżeli chodzi o robienie ich bijatyk na pecety. Generalnie mogę śmiało powiedzieć, że jeżeli robi się turnieje, robi się na konsolach, bo wersje pecetowe są jakoś troszeczkę gorzej zoptymalizowane. Oczywiście casuale tutaj nie zwrócą na to uwagi i nie ma problemu, bawią się dobrze, natomiast turniejowo jest troszkę czasami problemów. I NRS na początku nie chciał do końca rozwijać dziesiątki na pecety, ona wyszła i zatrzymała się na Combat Pack 1. Po czym wyszły update'y na konsolę, no i Ed Boon zrobił, chyba na Twitterze wtedy zrobił sobie ankietę, no i tam ponad 45% osób z 10 tysięcy, z grupy 10 tysięcy powiedziała, że też by chciała. Więc zupdate'owali Mortala, wydali Combat Pack 2, ale robiło to nasze polskie studio Q-Lock, więc warto tutaj się pochwalić, tak, że Polacy umieją w QA'a, w bijatyki i zrobili to dobrze. Ja jeszcze coś miałem powiedzieć. A, już wiem, już mi się przypomniało, to jak mówiłeś o tej fabule tego Mortala. Ja powiem ci, miałem okazję ostatnio zagrać fabułę w Tekenie 7 całą, w ostatniej naszej wycieczce. Tak? I powiem ci, niedobra tam jest ta fabuła, bardzo niedobra jest. To jest tak. Jakieś takie... Znaczy, wiesz co, to jest też trochę tak, że ja tych postaci do końca nie znam z Mortala, z Tekena tak dobrze jak z Mortala, więc też po części dla mnie część ta postaci jest zupełnie, wiesz, patrzę i nie wiem na kogo patrzę, tak, więc pewnie nie mam też z nimi jakiejś takiej więzi emocjonalnej jak z postaciami z Mortala, ale ta historia była, no niedobra była ta historia, no powiem ci, że niedobra, no. I to jest też ciekawe, bo przecież Tekken 7 wyszedł po chyba tych Mortalach już. 2017 rok była premiera. No to mieli już, no to mieli już, słuchaj, 2017, tak? Czyli po Mortal Kombat 10. To mieli już przecież, mogli zobaczyć, mogli kupić, wydać te 200 zł, kupić tego Mortala, zobaczyć jak tam ta fabuła jest zrobiona i mogli też coś takiego zrobić, tak? A jednak... No nie pykło, no to tam za bardzo. Wiesz co, no Harada chyba ma jakąś tam swoją wizję i w tą stronę idzie, ale ja się zgadzam. Fabuła w siódemce, zresztą fabuła w siódemce się pod dwoma względami. Po pierwsze, sama w sobie jest no dość słaba. Ja rozumiem zabieg, który zrobili z Kenkachim, no bo Kenkachi był zawsze jako ten główny złol, no i skoro Kenkachi w siódemce miał umrzeć, no to trzeba było pokazać, że ma jakąś dobrą stronę, żeby chociaż trochę dwuwymiarowości nadać, więc jego żona Kazumi, którą zabił, okazała się być demonem. Okej, okay, to było tak bardzo do przewidzenia, że jakby wielkie zaskoczenie, co nie? Niesamowite, nikt się nie spodziewał. Okej, okay, był Akuma wprowadzony jako guest character i okej, okay, no generalnie fabuła nie jest wysokich lotów, ale dodatkowo w Tekenie 7 mocno się sposób przedstawienia tej fabuły, bo jak grałeś, to wiesz, że ten główny wątek fabularny, on jest tam przedstawiany za pomocą cutscenek, za pomocą miksu walki z interaktywnym filmem w czasie walki. Natomiast jeżeli chcesz się coś więcej dowiedzieć, no to grasz te takie poboczne elementy fabularne, które w większości fabuły dowiadujesz się ze slajdów, które są przerzucane, no, tak, po czym jest walka, to... po czym slajdy, walka. Więc nie, jeżeli byśmy mieli porównać jeden do jednego fabułę Mortali z Tekkenem, no to ewidentnie można powiedzieć, że Mortal robi Tekkenowi solidne fatality, więc tutaj nie ma co ukrywać. Czy jeszcze chcesz coś dodać do dziesiątki? Do dziesiątki? Okej, okay, w takim razie ja bym dodał elementy związane z mechaniką, bo na pewno warto tutaj wspomnieć o czymś, czego ty mogłeś nie lubić. Mianowicie pojawił się stamina meter. W sensie w poprzedniej części był X-ray meter, on miał 3 bary. Tu się pojawił dodatkowo do X-ray metera, pojawił się stamina meter. I on był, jak mieliśmy pasek postaci, to pod paskiem postaci były też takie 2 bary. I tu jest pewien problem mechanicznie, ponieważ w mojej ocenie dziewiątka mechanicznie troszeczkę lepiej to rozwiązała. Ty nie byłeś fanem biegania w Mortalach.
No i tutaj mogłeś wykorzystać jeden bar na to, żeby właśnie dobiec do postaci, a do przeciwnika, albo odskoczyć. Ale z drugiej strony, nie wiem czy pamiętasz, ale mówiłem, że w poprzedniej części, jeżeli miałeś dwa paski tego X-Meetera, to mogłeś wykonać break, czyli przerwać sobie combo, które na tobie wykonuje przeciwnik. Natomiast tutaj, żeby tego użyć, musiałeś mieć dwa paski X-Ray Meetera i dwa paski Stamina Meetera, więc skomplikowali to troszkę niepotrzebnie i może tyle. Więc z mechaniki głównie tyle. Co nam tutaj dodatkowo jeszcze ciekawego wyszło? No tak, w 2015 roku również została wydana wersja mobilna. Ja nie mam pojęcia, czy miałeś okazję grać. Nie, nie, w mobilne to, to nie. To nic to... nie straciłeś. Jakby no to pewnie tam jest jakiś paywall. Ja sobie wyobrażam, że jakiś tam paywall jest albo coś takiego, nie? Że oni jest... połączyli stary, zresztą Tekken zrobił swego czasu coś bardzo podobnego, oni połączyli karciankę z bijatyką, co nie? Że ta postać coś tam robiła i ty sobie klikałeś kartę, którą ma, wiesz, którego ciosu ma użyć. No nie było to dobre, nie musicie szukać, nie było fajne. Tak myślę jeszcze z postaci, wspominałeś, że był Leatherface dodany, jak najbardziej Triborg mi się podoba, bo to było połączenie... Sektora, Cyraxa i kogo? I Smoka. I Smoka, no. Tak. I z takich rzeczy myślę, że chyba tyle. Nic mi więcej nie przychodzi do głowy. Myślę, że tyle. Tutaj bym zakończył. No i mijają kolejne 4 lata. 2019 rok wychodzi. No, na kolejną już konsolę. Znaczy jeszcze na PlayStation 4 też się pojawiło, ale pojawiło się już też na PlayStation 5 później się pojawi. Mortal Kombat 11. Który, no, muszę przyznać, że pod kątem obrzydliwości, chociaż uważam, że w 11 Fatality nie były już tak dobre jak w 10 i 9, ale pod kątem obrzydliwości faktycznie wygrywał. Zwłaszcza, że tutaj zrobili bardzo fajny patent. W momencie, kiedy było wykonywane Fatality, mieliśmy to slow-mo, gdzie kamera jakby w zwolnionym tempie pokazywała, jak ten koleś tam wybucha, flaki fruwają. Jak to wszystko leci, wnętrzności atakują. To był według mnie fantastyczny pomysł, jeżeli chodzi o 11. Historia ponownie mi się podobała i nadal uważam, że te historie w Mortalu są naprawdę, naprawdę świetne. Co tam było? Aha, no powróciły friendshipy w ogóle. Nie wiem, czy były wcześniej friendshipy. Chyba były w ogóle friendshipy. W 11 powrócił na pewno też Mercy. Ja nienawidzę tych rzeczy, stary, tych pomysłów, friendshipów, babalitów i innych pierdół, ale wiem, że coś takiego potem to wprowadzono. I wprowadzono jeszcze jedną ciekawą rzecz, tylko nie wiem, czy to było w tej części, czy w poprzedniej, czyli te Easy Fatality, które mogłeś kupić, to kupowałeś takie... W 11 na pewno już były. Monetki? Kupowało się, czy coś? I za to mogłeś wykonać Fatality jednym przyciskiem, nie? To było takie... Ale wydaje mi się, że to było jeszcze w 10 wprowadzone, a w 11 to dalej było kontynuowane. Dla mnie to jest jakiś absurd. Znaczy absurd, może za mocne słowo. Fatality w Mortalu nigdy nie były trudne do wykonania. Naprawdę, nigdy nie były trudne do wykonania. To był ciąg 4-5 kliknięć i się je robiło. Trzeba było tylko stanąć w odpowiednim miejscu i wcale nie jest tak, że to miejsce to było tylko i wyłącznie na szerokość postaci, że musisz idealnie stać. Nie, to był bliski dystans, średni dystans, daleki dystans. No ale rozumiem, że może komuś się to przydawało, nie ma problemu. Natomiast widzimy ciekawy progres, bardzo podobnie jak w pierwszej trylogii, czyli Mortal Kombat 1, 2, 3. Mamy też tendencję taką wzrostową, jeżeli chodzi o postaci i pewnego rodzaju, nie wiem, nazwałbym to ogólnie chyba boostowaniem tytułu, bo mamy 25 postaci w podstawce, tam będą dwie ukryte. W sumie z DLC-kami, bo będą dwa combat paki, no i jeszcze mamy wersję Aftermath, która będzie uzupełnieniem, ale o tym za chwilę, będziemy mieć 37 postaci, więc znowu jest ta tendencja wzrostowa i ja się wtedy bałem, czy nie dojdzie do tego, że będziemy mieli coś podobnego jak z pierwszą trylogią. Trzy wspaniałe pierwsze części, a później będziemy mieć tendencję spadkową. No, na razie nie wskazuje, żeby tak było, chociaż oczywiście najnowszy Mortal jest troszeczkę kontrowersyjny, natomiast gra się bardzo fajnie. Tutaj z takich... O właśnie, ja będę ciekaw tego, bo ty nawet ostatnio robiłeś recenzję Robocopa, a w Aftermath pojawił się właśnie Robocop, tak? Tak, pojawił się John Rambo, później w drugim paku jeszcze Rain, którego bardzo lubię. Kogo myśmy tam jeszcze mieli? No Terminatora oczywiście, prawda? I mi się te postaci, jak ja zobaczyłem trailery tych postaci, nawet nie miałem przez chwilę czegoś takiego, żeby pomyśleć, ej, to nie pasuje. Tutaj powtórzę jeszcze raz, NRS
naprawdę fenomenalnie implementuje postaci gościnne. Ja tutaj miałem z Rambo trochę problem, bo Rambo mi trochę nie... W ogóle Rambo w pierwszym filmie nikogo nie zabija, chciałem zauważyć. Nie wiem, czy wiesz. No i jest postać Spona, która wcześniej pojawiała się chociażby w Soul Caliburze. Tutaj mały sidetrack. Miałeś okazję kiedyś czytać Spona? Nie miałem. Nie jestem komiksowym fanem szczególnie. Za dzieciaka jakieś Spidermany, Batmany, ale tak bardzo pobieżnie. Ja powiem ci, jestem po... bo kupuję te kompendia Spona, które mają po 50 numerów. Po 50? Po 50. I powiem ci, to jest postać ogólnie, ona wygląda fajnie. To jest w ogóle świetna postać, jeżeli chodzi o wygląd, to nie ma co, co tutaj wspominać, ale powiem ci, komiks to jest po prostu od, powiedzmy, setnego numeru, to jest takie dno, stary, takie dno. Ten komiks, stary, przez lata, ja nawet nie mówię, że to przez miesiąc, przez lata nie porusza się ani trochę do przodu, rozumiesz? To jest jakby komiks, którym w ogóle ostatnie kompendium, piąte, gdzie w ogóle nie ma Spona, bo jest jakiś w ogóle inny typ w ogóle, nie? Zresetowali historię, że już nie jest ten główny gość, tylko Sponem jest jakiś zupełnie inny typ. I są jego rozterki, nie? Jak se tam w telewizji wywiady daje, nie? I tak, wiesz, czytasz, mówisz, kurna, przecież w tym komiksie się nic nie dzieje, nie? Jak co masz... autor miał na myśli? I to jest w ogóle, wiesz, i zacząłem o tym grzebać, bo to jest, pozwól, że to rozwinę, zacząłem grzebać na ten temat, bo to mnie zainteresowało. Mówię, czy inni też tak to widzą, i okazuje się, że tak, że ogólnie Todowi McFarlane'owi zarzuca się to, że on nie ma zielonego pojęcia, jak ten komiks, co z tym komiksem dalej zrobić, że on jakby utknął w pewnym miejscu i nie idzie w ogóle do przodu, nie? I na przykład, wiesz, jest tak, że cała historia jest, że tam Malebolgia będzie walczyła z aniołami, nie? No i to się wałkuwa, no już zaraz będą walczyć, już zaraz, nie? I tak to już zaraz trwa kolejne 150 numerów. To jak no czekanie na smoki w grze o tron, tak? I w końcu następuje to, nie? W końcu następuje, ale wiesz, no cały czas gadają, że to już, nie? I wiesz, i powiem ci, że bardzo dużo ludzi, czytałem sporo artykułów na temat Spona, że ma bardzo podobne opinie, że ten komiks jest strasznie głupi, nie? I wiesz, McFarlane już nie rysuje Spona, to nie wiem, czy nie wiesz, już od dawna nie rysuje. Jakieś teraz inne tam, już wiem, dzięki tobie. Jakieś tam inne patafiany rysują, które nie mają startu do McFarlane'a. On jest fajnie zaprojektowany, komiks jest świetnie zaprojektowany, tylko że ta fabuła jakby się w ogóle nie rozwija, nie? Jest tak jakby... stoi w miejscu, no. Taki mały sidetrack odnośnie Spona. Mówię, że myślałem, że szykujesz jakieś takie fajne połączenie, taką klamrę chcesz zrobić, że przychodzimy no nie, od tego że Spon Spona jest tutaj do Mortala, nie? Który gdzieś może fabularnie z czymś będzie stał. Nie, no chodzi mi o to, że Spon jest tutaj postacią w Mortalu i osoby, które są casualami, które nie znają komiksu albo znają pobieżnie, wiedzą, że to jest mega fajny bohater, bo on jest fajny, fajnie wygląda, jest super, nie? Ale jeżeli zaczniesz czytać komiksy, no to faktycznie stwierdzasz, że ten komiks jest ogólnie do dupy, nie? Ale postać jest fajna, no tyle mogę postać powiedzieć. Postać fajna, niestety ktoś gdzieś dał czy ciała, dał 4 liter i nie pociągnął tego tak, jak pociągnąć by trzeba było. No dobra, zobaczmy sobie w takim razie, jakie zmiany Mortal Kombat 11 będzie nam wprowadzać, bo jeżeli chodzi o rozgrywkę, ja wrócę do tych kwestii technicznych na chwilę. Bary zostały pozmieniane i generalnie dla mnie lepiej niż w 10, ale chyba trochę gorzej niż w 11. Bo teraz mamy dwa paski po dwa bary. Jeden służy do obrony, drugi służy do ataku. I tutaj bardzo podobnie, czyli jeden pasek defensywny albo ofensywny możemy zużyć na różnego rodzaju wzmocnienia ciosów. Dwa paski to będzie w tym momencie ucieczka, tak? Więc to jest taki standard. Natomiast nowością będzie to, że wprowadzono Crushing Blow. I Crushing Blow... Tak, Crushing Blow i Fatal Blow. Natomiast teraz tak, czym one się różnią? Crushing Blow polega na tym, że jeżeli w odpowiedni sposób wykonamy dany cios, na przykład niech będzie, że ten cios będzie wyprowadzony na kontrę, albo że wykonamy 3 razy dany cios w jednej rundzie, czy w jednej walce, no to on będzie miał dodatkowe właściwości. Zada więcej obrażeń, bardziej zestanuje nam przeciwnika, przez co będziemy mogli go żaglować i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że to zbalansowali, bo można to tylko raz na walkę wykonać. To znaczy każdy Crushing Blow może być wykonany tylko i wyłącznie raz, więc to jest istotna rzecz. Natomiast to, o czym wspomniałeś, czyli Fatal Blow, czyli my na to zawsze mówimy
mechanicznie się na to mówi w bijatykach, że to jest comeback mechanic, czyli mechanika pozwalająca nam na powrót. No bo oczywiście mamy mało HP, mamy w tym momencie możliwość wciśnięcia, to było chyba w Mortalu R1 i L1, jeżeli dobrze pamiętam. No i wykonujemy bardzo mocny atak, który jeżeli wejdzie, no to tam możemy oczywiście z jakieś 40% paska skasować naszemu przeciwnikowi. No tak, to taka fajna animacja była zawsze, nie? Tego. Znaczy to tak, tak. Jak w X-Rayu, mój drogi, to jest drugie ci, fatality. Ja to powiem ci, że mi się wydawało, znaczy ja nie jestem, tak jak mówię, ja jestem casualem, nie? Ja tam nawalam w przyciski i mają tam ładnie się ciosy wchodzić. Ja nawet nie wiedziałem, że te, słuchaj, X-Raye to jest tak, że ja myślałem, że to losowo całkowicie. Że to wpada, nie? Że raz jest, raz nie ma. Nawet nie wiedziałem, nie, że to nie, jest jest jakoś mechanika tam... za tym. Jest okay. Mechanika za tym i powiem ci turniejową, no generalnie zawodnicy w taki sposób starali się zawsze prowadzić rozgrywkę, że to była część twojej taktyki, kiedy grałeś z przeciwnikiem. Chciałeś doprowadzić, chciałeś zrobić tak zwany setup pod to, żeby można było ten crushing blow w końcu uruchomić i tak zarządzać paskiem, to było oczywiście w idealnej sytuacji, która nie zawsze musi mieć miejsce, żeby zarazem wykonać crushing blow, mieć paski do przedłużenia komba, a jeszcze najlepiej jak twój przeciwnik jest w cornerze, tak? Czyli w rogu ekranu. No wtedy to już w ogóle super, okay. Tak? Na 70% paska mogłeś spokojnie kroić, tak? Jeżeli mi, naprawdę potrafiłeś. W tym Mortalu 11, znaczy Mortal 11, 11 dość często był obecny na turniejach, dużo ludzi w to grali? Tak, jak najbardziej. Wiesz co, w Polsce, nie tylko w Polsce, ale ja się odwołam do naszego rodzimego podwórka, no bo sam robiłem zresztą z moimi znajomymi ze sceny Mortalowej, robiliśmy Mistrzostwa Polski 2 lata pod rząd, jeżeli chodzi o Mortala, więc okay. Jak najbardziej. Mortal jest grany, Mortal jest lubiany i szczerze, jakbyś zobaczył, bo byśmy robili w zeszłym roku finały na PGA, to jakbyś zobaczył, wiesz, też tłum gdzieś tam zebrany pod sceną, kiedy były finały już, to chyba top 4 było, albo top 3 rozgrywane na głównej scenie, to raz, że tłum ogromny, a radość niesamowita, tak? Także czyli jednak jest... popularna bijatka, znaczy ona jest bardzo widowiskowa, myślę, że dlatego to jest też popularne, nie? A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czy na przykład w turniejach, jak grają gracze zawodowi, robią fatality, czy raczej sobie to odpuszczają? Wiesz, jak to najczęściej wygląda? Koniec walki, podchodzi kopnięcie i tyle, co nie? Żeby szybciej zacząć. Się zresetować. No, ba, powiem ci nawet lepiej. Czasami są momenty, gdzie osoba, która przegra, jakby ona już wie, że przegra, tak? Zostało tam powiedzmy, nie wiem, tyle HP i mówimy tutaj o sytuacji, w której jesteś w dżaglu, czyli jesteś w powietrzu, ktoś tam żongluje, wiemy, że koniec, czasami następuje szybko start, reset i tak dalej, bo to jest już ostatnia runda, co nie? Okay. Więc czasami nawet dochodziło do momentu, zawsze mnie to zastanawiało właśnie. Out. No to widać, nie, że to jest czasami, taki pod casuali jednak zrobione. Czasami się pojawi fatality, ale to bardziej traktujemy jako takie teasowanie naszego przeciwnika, takiego, wiesz, może bardziej upokorzenie go jeszcze bardziej. No, właśnie, tak? O to i chodzi, nie? Czasami się pojawią w takiej wersji, okay. Ale zazwyczaj nie, wiesz co, zazwyczaj się gdzieś to pomija. Natomiast Mortal 11, bo chciałbym wrzucić do zawartości, on był taki troszeczkę dla mnie, to są dwie fajne strony medalu, znaczy jedna jest fajna, druga jest niefajna, bo tam jest masa kontentu. Gra w ogóle pozwalała, co ja uważam, że dla casual jest fajne, pozwalała na tworzenie własnych buildów i na szczęście nie można było tego używać w rankingu. No ale druga strona medalu, żeby zrobić sobie ten swój własny build, żeby dodać te wszystkie elementy, to się wiązało z tak ogromnym grindem. To było po prostu, to była katorga, co nie? Z jednej strony dodali między innymi Towers of Time, gdzie miałeś określony czas po to, żeby wykonać tą wieżę przejść, no ale z drugiej strony dla takiego niedzielnego gracza poziom był dość wysoki, więc było to nierówne. Była krypta, która z jednej strony była fajnie zrobiona, bo tam miałeś normalną eksplorację, chodziłeś, walczyłeś, otwierałeś oczywiście skrzynie, no w tych skrzyniach co było, no to taki standard, prawda, miałeś dodatkowe fatality, które to się nie wszystkim podobało, że fatality nie było odkryte, tylko trzeba było zdobywać, ja uważam, że okej, stroje, skórki, różne rzeczy, no ale z drugiej strony też było to mocno grindowe i można wyczuć, że był trochę taki nacisk, żeby zapłacić prawdziwymi pieniędzmi, żeby to wszystko sobie odblokować, wiesz? Tu gdzieś wyczytałem jeszcze kiedyś, że w wersji na Switcha miał być Ash Williams z Evil Dead postacią jedną z tych
ukrytych. Wiesz co, jakieś takie przesłonki słyszałem, natomiast nie wiem, ale skoro jesteśmy o jakichś fajnych, sławnych postaciach, no to nie sposób przy okazji Mortala 11 nie wspomnieć o Shang Tsungu, a tak naprawdę o tym dla mnie prawdziwym Shang Tsungu, czyli Kary, jego miał Hiroyuki, tak, Hiroyuki Tagawa. Kary Hiroyuki Tagawa. To jest aktor, który wcielił się w Shang Tsunga w pierwszym filmie Mortal Kombat i to jest prawdziwy Shang Tsung dla mnie. I jak go zobaczyłem, mówię fenomenalnie. To jest ta postać. Wiesz, czego mi brakowało jedynie? No. Raidena z tego, z pierwszej części. I zapomniałem teraz aktora. Wkurka była. A, okej, okay, mówisz o to jest ten Christopher Lambert. Tak, Christophera Lamberta z pierwszych, zresztą to on zawsze dla mnie będzie nieśmiertelnym, prawda, no bo wiadomo, Highlander. I jego mi zabrakło, szkoda, że właśnie nie dorzucili jego skórki i nie dorzucili jego głosu, no może jeszcze będzie na to okazja, natomiast tak, jeżeli chodzi o Shang Tsunga, to ja byłem naprawdę ucieszony, jak zobaczyłem tę postać, myślę, że mega taki pokłon dla tego aktora. No nie, ogólnie ja uważam, że powiem ci, że 11 bardzo fajna i na pewno... Nie wiem, czy to jest część, którą bym uznał za najbardziej brutalną, jeżeli chodzi o pod kątem Fatality, czy raczej nie byłaby to dziesiątka. Natomiast no, mamy 2023 i wychodzi Mortal Kombat 1, w którym w mojej opinii... Zanim przejdziemy, jedną rzecz, bo miałem powiedzieć i mi się przypomniało. No. Jedna rzecz, którą też Mortal Kombat poprzedni zrobił źle. Wyrzucił, bo tu mówiłem o tym, że możesz kupić tą wersję, że wszystko masz blokowane i tak dalej. Nie no, wszystko fajnie, pięknie, ale co z tego, skoro musisz być always online? I tutaj podam ci taki absurd turniejowy, gdzie mieliśmy paczki, mieliśmy kody do gier, wiadomo, z pełną zawartością. To nic nie zmieniało, no bo jeżeli konsola nie była online na przykład, no to te postacie były, nie były dostępne do wyboru. Musiałeś być online, żeby mały pak się został przesłany, który potwierdza, że gra... że masz wszystko faktycznie kupione. I nie pomagało to, że zrobiłeś to raz, później odłączyłeś konsolę, prawda, od internetu. Jakby trzeba było się tego trzymać. Ale to taka jeszcze jedyna dygresja do poprzedniej części, do 11. O czym to mówiliśmy? Mortal Kombat 1, 2023 tak rok. Mocno podzieliło graczy. Widzę tutaj kilka zmian. Przede wszystkim... odejście od takiego mrocznego klimatu na rzecz bardziej takiego kolorowego, jasnego klimatu. Słabsze Fatality, aczkolwiek tutaj bardzo. Troszkę tutaj wydaje mi się, że chodzi o to, że trochę już brakuje pomysłów, co by można było jeszcze tutaj wymyśleć i to te Fatality faktycznie w mojej opinii odstają od poprzednich części, widać na minus. Na pewno dużym plusem dla mnie jest powrót tych postaci klasycznych jako postacie wspierające. To chyba w ogóle pierwszy jest Tekken, który ma taki, powiedzmy, tag team. Nie wiem, czy to można nazwać tag team, bo to nie jest taki typowy tag team, nie? Wiesz co, nie do końca, bo był już pierwszy Tekken Tag Tournament i Tekken Tag Tournament 2. Ale ja mówię o Mortal Kombat. Wiem, nie było, zaśmieszkowałem, bo powiedziałeś, że to pierwszy Tekken, co nie? Okej, okay. No w Tekkenie to wiem, że były, ale mówię w Mortalu raczej chyba czegoś takiego nie było. Wiesz co, to jest taki ciekawy system, bo to jest trochę system tagowy, ale nie klasyczny taki tagowy, gdzie zmieniamy się tymi postaciami, bo było, tylko teraz nie pamiętam, w której części była opcja na tag battle, natomiast ten system cameo to jest po prostu system, który jest w bijatykach obecny już od kilku lat, bo między innymi, nie wiem, weźmy sobie pod uwagę choćby 2D fightery, gdzie masz postacie supportujące i to w ten sposób działa to cameo. No w każdym razie powiem ci, że mi się podobało. Mi się podobał Mortal też również pod kątem historii, zwłaszcza, że kończy się to Armagedonem, czyli tak naprawdę powracamy do tych Mortali z czasów PlayStation 2 i to było w mojej opinii fantastycznym pomysłem. Możemy poznać początki każdego bohatera, jak na przykład Kenshi stracił wzrok. No, to są naprawdę fajne rzeczy, takie fajne smaczki dla fanów, aczkolwiek pod moją recenzją dużo osób wyrażało swoje niezadowolenie, jeżeli chodzi o Mortala. Nie wiem, czy chodzi o samą mechaniki. Z ciekawości spytam właśnie, co pisali? Czy były to komentarze typu a gówno, czyli nic nie mówiące komentarze? To znaczy, takie pewnie też były. Czy było tam, faktycznie były jakieś argumenty, czy jest jakaś dyskusja? Wiesz co, no zapamiętałem to, że na pewno odejście od tego mrocznego klimatu, nie? Było tutaj. To jest prawda. Ale nie jest to jakby rzecz, która gameplayowo ma jakiekolwiek znaczenie, tak? No bo to w sumie, no rozumiem, że to odchodzi trochę klimatu, ale tak naprawdę, no, bijatyka
sama mechanika bijatyki nie jest gorsza, dlatego że nie ma mrocznego klimatu, nie? Także się uważam, zgadzam, że... Chociaż wiesz co? No. Dla mnie graficznie, ja mam taką dziwną ten... taką dziwną troszeczkę... dziwne podejście do tego Mortala może. Jestem w takiej lekkiej kropce, jeżeli chodzi o najnowszą odsłonę. Motago. Ta oprawa jest troszkę bardziej kreskówkowa. Na niektóre twarze patrzy mi się troszeczkę dziwnie. Fatality... też nie wygląda... Jeżeli porównamy sobie do Fatality z poprzedniej części albo z dziesiątki, to nawet nie chodzi, i żeby było jasne, mi tu nawet nie chodzi o kwestię brutalności, ale flaki, wszystko co się wylewa z przeciwnika, jakby jakościowo wydaje mi się lepsze, mimo że tam pamiętajmy, że Mortal Kombat 9, 10 i 11, one leciały na Unreal Engine 3, później oczywiście modyfikowane w kolejnych odsłonach, tak? Tutaj już mamy przejście i ta gra jakby trochę technicznie wygląda dla mnie... no, troszkę brzydziej, no na pewno estetycznie wygląda dla mnie brzydziej, ale nie jest to dla mnie jakaś wielka bolączka, to jest po prostu coś, co zauważyłem na początku, rozumiem dlaczego komuś może się to nie podobać, natomiast czy jest to aż tak duży problem? Nie wiem, natomiast bardziej bym, jeżeli mam na coś zwrócić uwagę w tym nowym Mortalu, co mi się graficznie nie podoba, troszkę kreskówkowość i trochę to, że mówię, Fatality zazwyczaj były obrzydliwe, ja nie mówię, że tutaj mamy mieć odruch wymiotny, nie, bo ta przerysowana, kreskówkowa, ja zawsze mówię, że to jest komiksowa przemoc w Mortalu, ja bym zawsze tak postrzegałem, tak samo jak choćby w The Boys, zresztą nawiązanie do The Boys nie jest przypadkowe, bo za niedługo będzie premiera Homelandera, który dołączy do stawki w nowym Mortalu i czekam naprawdę bardzo mocno, bo Omniman się świetnie sprawdził, no to oczekiwałbym, żeby to było trochę bardziej, niech to będzie wciąż przerysowane, komiczne, groteskowe, ale paradoksalne, ale troszeczkę niech to bardziej realnie wygląda. Chyba to mi troszkę przeszkadza w nowym Mortalu. Ale poza tym, nowy Mortal to jest bardzo dobra gra. Generalnie to jest dobra gra, troszkę system cameo uważam, że muszą podreperować. Poza tym okej, a co do fabuły? No co, no Krzychu, mamy drugi reset. Mamy drugi reset. Był reset w dziewiątce, mamy drugi reset. Teraz Liu Kang jest bogiem i to jest, widzisz, nie zastanawiało cię to? Bo ja mam takie, i to jest znowu kwestia suspension of disbelief, ale mnie zaczęło zastanawiać tak troszkę, okej, Liu Kang jest teraz bogiem ognia, teraz on chroni ziemskiego wymiaru, jest Raiden, no ale Raiden wciąż ma moce piorunów, wciąż jest tak troszkę bogiem, mimo że bogiem no nie tak. jest. I miałem taką znak zapytania miałem nad głową, bo o co do końca chodzi? No wiesz, no i tutaj wydaje mi się, że znowu zresetowali, albo to jest, znaczy tam nie zresetowali, tylko mamy znowu jakby kolejne linie czasowe, tak, czy tam uniwersa różne, tak, które się nazywają. To jest multiwers już chyba. Multiversum, tak, no to fajnie widać właśnie już na końcu jedynki, kiedy mamy walkę w na tej piramidzie i walczymy na przykład z żeńską wersją Sub-Zero. Tam te postacie faktycznie się pojawiają takie, których wcześniej żeśmy nie widzieli. To jest spoko, znaczy to jest ten multiverse, jak się nazywa profesjonalnie. Chyba już tak, bo już jest kilka, tak. prawda? Czy tam połączenie tych postaci, nie? Na przykład chyba jedna z drugą się łączy, jakoś tak połączone w jedną postać są. Też takie rzeczy. Tak, jakieś inne hybrydy powstały. Tak, ale ogólnie uważam, że historia była w porządku i mi śledziło się. Znaczy, tak jak mówię, to co powiedział mi ten znajomy, że to jakby jest taka bańka, z której oni nie potrafią jakby wyjść i to jest cały czas wałkowanie tego samego, kolejne multiversum i tak dalej. A jak to w South Parku powiedzieli, że każde multiversum jest do dupy i w Marvelu to faktycznie jest do dupy i pewnie w Mortalu, jeżeli będzie tego za dużo i w kolejnej części będzie kolejne multiversum, no to też będzie do dupy. Możliwe, także... że tak. Chociaż z mojej perspektywy, szczerze powiem ci, jak dla mnie fajnie, że rozwijają fabułę, naprawdę spoko, ale no, tak jak mówię, tylko ja też od lat, od wielu, wielu, wielu lat, ja na bijatyki patrzę zupełnie inaczej. Dla mnie przede wszystkim miód ma się wylewać z walki, to jest główna rola bijatek, ma się grać naprawdę przyjemnie, ma to być system, który będzie satysfakcjonujący, który pozwala zarówno laikom, którzy wchodzą w grę, siąść i coś robić ciekawego, żeby jakby oni się potrafili dobrze bawić, ale zarazem, żeby wynagradzał graczy bardzo dobre, żeby nie robić tego skill gapa, który zrobił między innymi Street Fighter 4 i 5, gdzie te comebacki, które zaczęło się stosować, nie były już tak wspaniałe, no bo nie były tak wymagające, prawda? Więc jakby każdy, powiedzmy, przeciętny zawodnik mógł taki comeback wykonać i zrobić potężne combo za naprawdę sporą część paska HP swojego przeciwnika. To jest dla mnie jakby główna cecha, która stanowi o bijatyce. Oprawa graficzna, ona oczywiście uzupełnia. Uniwersum, historia, to są fajne smaczki, ale miód ma się wylewać dla mnie z ekranu w czasie walki i
to będzie mnie głównie interesować, powiem ci, kiedy będę grał w bijatyki, a na razie Mortal idzie wciąż w dobrą stronę. Zobaczymy przede wszystkim, jak przez najbliższe 4 lata, no bo przecież premiera niedawno była, będzie rozwijany i tam naprawdę zobaczymy, o co dalej Edowi Boonowi chodzi i w którą stronę będą szli. No dokładnie. No już jestem. Dobra, poczekaj, bo żeśmy się trochę wyrwali z kontekstu. Więc tak, przeszliśmy przez wszystkie części Mortala. Te najlepsze, te najgorsze, spin-offy, które no, były takie, jakie były, chociaż na Shaolin Monks... Lepsze bądź gorsze. Lepsze bądź gorsze, ale poza Shaolin Monks nic lepszego nie było. No, tak. No słuchaj, tak jak patrzę na Mortala, no to jest jednak seria, która od 1992 roku jest na rynku. To jest 30 lat wyrywania kręgosłupów, mój drogi. Jest to gra z długą brodą, powiem ci. Nie wiem, jeżeli chodzi o bijatyki, no to chyba tylko Street Fighter może się pochwalić takim chyba nawet dłuższym jeszcze niż Mortal Kombat życiem. Bijatek było dużo na rynku, a jednak Mortal Kombat i Street Fighter, no i oczywiście Tekken, który później dojdzie, nadal się utrzymują w czołówce. I nadal wychodzą. I muszę przyznać, że przez te 30 lat, no powiem ci, że miło spędziłem czas na Mortalu. No, jak najbardziej, stary, podobnie. I tutaj też chciałbym zrobić taki mały powrót do pierwszego odcinka z Mortala, bo spory udział u mnie miały w tym salony gier wideo. I wspominałem ci, nie wiem, czy będziesz pamiętać, że przy pierwszym odcinku, jak mówiłem o pierwszym Mortalu, że wylądowałem w sanatorium i tam też troszkę oszukiwałem, wrzucając lewe monety, prawda? Bo teraz tak, opowiem ci, byłem ostatnio odwiedzić moją matulę. I wiedziałem, że gdzieś to pudełeczko z tymi monetami jeszcze mam schowane. W ogóle najlepsze jest to, że udało mi się doszukać, mam zostawione jako pamiątki jeszcze dwa żetony. To jest żeton. To jest, mam jeszcze dwa żetony zostawione jako pamiątkę, ale już mam w takim pudełku, bo wiesz co jest najlepsze, że ten karton on już się tak rozwala, że musiałem go do czegoś wrzucić, co nie? No widać, że to jest że to jest wiekowe. Natomiast tutaj jest masa tych takich właśnie monet, stary. O, tu jest przykład. Tu masz ja nie wiem, czy mogę... 50 groszy. Czekaj, przełączę się na autofokusa, bo inaczej to nie będzie miało najmniejszego sensu. O, i teraz powinien złapać. Nie wiem, czy będzie kamera widzieć, czy nie będzie. Mnie łapie za bardzo. Dobra, ale postaram się w takim razie. Mam 50 groszówkę i to jest w ogóle... Który ty jesteś rocznik? 79? 79, no. O nie, to jest 77, stary, co nie? Ale gdzieś mam monety z twoim rocznikiem pewnie, jakbym poszukał. Cała jedna złotówka i nie pamiętam, czy właśnie jedną złotówką starą nie oszukiwałem, bo to jest z 85 złotówka, co nie? No to nie? Były takie na przykład 10 złotych było z Wybickim chyba. Wiesz co, ja gdzieś to kurde, tylko tutaj tego troszkę jest, co nie? Ale tak, czekaj, tu jest, a nie, tutaj jest jakieś kilka nawet starych kolekcjonerskich mam, stary masakra, ja to muszę przejrzeć kiedyś. Tutaj mogą być ciekawe pierdółki jeszcze do znalezienia. Jeszcze może miliony zarobić na tym. Mówisz, to za 20 lat może mi się uda coś z tego wyciągnąć, co nie? Tak patrz, o, jest 20 złotych, co nie? Które nie ma pojęcia, czy to będzie widać. A to późniejsze, bo wcześniejsze to były z tym, tam był Wybicki, był, kto tam jeszcze był? O, to jest mój rocznik, 86. Ty widzisz, 20 zł z mojego tego. Także właśnie z tego pudła wyciągałem wtedy, tutaj jeszcze jest dyszka, kurczę, takie rzeczy. Więc ja z tego pudła, jak byłem, tu akurat 87, ja z tego pudła właśnie jak byłem w sanatorium, no tu wiesz, próbowałem sobie, na chybił trafił i coś tam, kurczę. Były monety z królami też, pamiętasz? Były, jak najbardziej, no. Co nie? Tutaj jest z Prusem 10 zł akurat, no ale ten... Pokaż to z Prusem. Czekaj. O, widzisz, bo to pudło się rozwala, jak tylko je puściłem. Moment, gdzie ja plusika położyłem? Bo było jeszcze 20 zł, które było większe. I też tylko nie pamiętam, kto tam był na tym. Marchlewski? Czekaj. Nie wiem, kto tam był. To jest 81 zł. Dobra. Może, co ja ci mówiłem? Już nie szukaj. Wiesz, to już się tutaj troszkę rozsypało to wszystko. Zaraz zobaczę. Chyba był, zaraz, polskie monety, PRL, zaraz zobaczymy. O, najbliżej twojego, 78, 50 grochów, co nie? To jest, kurczę, ten. Także pewnie coś, jak znajdę z twoim rocznikiem, to ci przy okazji, jak się spotkamy, to ci dam.
A, plus było 10 zł, tak, to pamiętam. Tak, to był nadwyżka. I 10 zł było z Wybickim i było jeszcze 20 zł. O, mam. Pokaż? No wiem, tak, to jest plus, tak? Tak, ale jeszcze plus. Jeszcze było 20 zł. Dycha była z Kopernikiem jeszcze, a propos. To Koperniczka nie mam. No ale tak czy inaczej właśnie, wiesz, to jest ciekawe, bo ten, że ja gdzieś tam za dzieciaka jakieś takie monety sobie gdzieś tam zbierałem, tylko w tamtych latach one były, że tak powiem, normalną walutą do użytku. No ale Bartek sobie gdzieś to chował i Bóg jeden raczy wiedzieć po cholerę, ja ten kartonik na przykład wziąłem ze sobą do tego sanatorium. Nie wiem, nie mam pojęcia. Istotne jest to, że udało mi się dzięki temu wygrzebać kilkanaście monet, które pasowały do tego automatu, nawrzucać, no i zagrać troszkę w Mortala. Za darmo, można by powiedzieć. Znaczy za darmo, no biorąc pod uwagę, że te monety dostałem, no to mogę powiedzieć, że za darmo w pewnym, w pewnym sensie, tak? Że byłem małym oszukistą wtedy. No tak. Na pewno Mortal Kombat dla ciebie nie jest tym, czym chociażby Tekken. To jest, wydaje mi się, że taka gra, w którą sobie tam lubisz pograć, ale nie jest to gra, w którą jakoś tam specjalnie poświęcasz dużo czasu. U mnie chyba odwrotnie. Prawda. U mnie chyba odwrotnie. U mnie to jest bijatyka, której najwięcej czasu poświęcam ze wszystkich. No chyba, że wychodzi Dead or Alive i oglądam cycki, to wtedy faktycznie no to może, tak. Może więcej czasu im poświęcam. Ale z tych bijatek to faktycznie Mortal Kombat jest grą, w którą gram najczęściej, jeżeli chodzi o bijatyki. Ostatnio, tak jak mówiłem, grałem w tego Tekkena, no to jak grałem fabułę, no to też sobie tam pograłem, trochę powalczyłem. Powiem ci, że Tekken ma u mnie jakoś... Znaczy, ja mam z Tekkenem ten problem, że to są postacie, których ja nie znam. Nie jestem z Tekkenem od początku. Teoretycznie jestem z Tekkenem od początku, ale nie grałem we wszystkie części, bo gdzieś tam, nie wiem, tak, turnament dwójka mnie ominął, chyba szóstka mnie ominęła. Także nie grałem we wszystkich Tekkenów, także te wszystkie Tekkeny, także też tam część... No i dla mnie Tekken to jest też właśnie ta japońskość mnie irytuje, czyli kangur z tymi z pięściami, czy tam misie. Jasne. To są rzeczy, które mnie jakoś tak... W Mortalu tego nie ma. No nie przemawia dla ciebie. W Mortalu tego nie ma. W Mortalu te postacie, no nie ma takich jakby... Były kiedyś głupoty, były. Ale dzisiaj już tych głupot jakby w Mortalu nie ma, pozbył się tego. Jest taką bardziej, wydaje mi się, poważną bijatyką. Nie lubię w Tekkenie przebieranek, stary, nienawidzę tego, przebieranek. Tu się zgadzam z tobą, stary, jak mówię, jak widzę online, nie wiem, Paula, który, bo tam na przykład możesz doczepić sobie tą deszczownicę, co nie, do głowy, to teraz sobie wyobraź Paula, który ma jeszcze w tym swoim dużym, kurczę, wiesz, fryzie jeszcze tą deszczownicę, co nie? Masakra. Są idiotyzmy, są idiotyzmy. Też nie byłem fanem przebieranek, ale zgodzę się z tobą, że Mortal podchodzi, mimo... Mortal ma swoje komiczne elementy, tam są rzeczy, z których możemy się pośmiać, ale jest to inny rodzaj humoru, tak? Przede wszystkim okraszony dużą dawką tego czarnego humoru, krwi, flaków, ale wciąż ta komiksowa przemoc mi strasznie leży w Mortalu. Też całkowicie rozumiem ludzi, którym podeszło to uniwersum, podeszły te walki, a na przykład Tekken, czy zupełnie inne bijatyki. Nie, i co najważniejsze, Mortal przede wszystkim przemawia, co nie będzie niczym dziwnym, dla fanów bijatyk, no bo te poprzednie części z drugiego odcinka to jest, tak jak mówię, to jest średniowiecze midwayowe. Oni po prostu, no chcieli, próbowali, nie wyszło. Mortal to jest przede wszystkim esencja solidnej bijatyki 2D. Tam spełnia się świetnie. Pierwsze trzy części i to, co się zaczęło od dziewiątki, pokazuje, że Ed Boon świetnie wie, jak zaprojektować właśnie bijatykę 2D, chociaż technicznie, że gdyby ktoś chciał się przyczepić, to od dziewiątki mamy tutaj 2,5D, tak? No postaci są 3D, ale i otoczenie też, no ale poruszamy się po jednej płaskiej linii. I tu Mortal sprawdza się świetnie, więc jak dla mnie, jeżeli ktoś kocha, jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś po prostu, nie wiem, uwielbia, nieważne w jakim poziomie, ale chce grać, chce wyrywać kręgosłupy, flaki, kończyny, serca swoim ukochanym albo komukolwiek, śmiało, bawcie się, bierzcie z tego naprawdę pełnymi garściami, bo gra na to pozwala. Gra pozwala się wyładować niesamowicie, nacieszyć oko, czasami obrzydzić, no ale przede wszystkim zapewnić niesamowitą rozrywkę. I jak dla mnie, jeżeli to was bawi i tym się cieszycie, no to... Kim ja jestem, żeby komuś bronić, prawda? No ja mogę nie być aż tak wielkim fanem jak ty. Jeżeli ty będziesz, wiesz, jeżeli ty mi powiesz, o, bo ja wolę Mortala niż Tekkena, to powiem, okej, no stary, fantastycznie, może zagramy jakieś spary kiedyś. Podsumowując, mamy nowe Street Fightera 6, mamy Mortal Kombat 1, czekamy teraz na Tekkena 8.
Mhm. Moje pytanie już na koniec. Czy chciałbyś jeszcze, aby powróciła jakaś bijatyka, która no już umarła, której już nie wychodziły? Jakieś takie, wiesz... Ja myślę o jakichś takich dziwnych rzeczkach. Albo może z takich bardziej popularnych, wiesz co? Chciałbym, żeby wrócił Virtua Fighter. Virtua Fighter. To była bardzo solidna bijatyka i tutaj bym chciał. Nie mogę powiedzieć, że Soul Calibur umarł, więc zobaczymy, czy oczywiście kolejna część wyjdzie, ale Soul Calibura nowego bym sobie również życzył. Z takich, ale to sięgamy do lat 90. z takich może mniej znanych, ale w tamtych czasach absolutnie nie mało znanych i myślę, że dobrych. Battle Arena Toshinden. Chciałbym zobaczyć coś. No pierwsza bijatyka na PC, jaką grałem. No. I czy coś jeszcze takiego? Tak myślę, czy czegoś mi jakoś mega brakuje. Blogi Rora bym chciał zobaczyć. Pewnie by się nie przyjął, ale Primal Rage swego czasu mi się bardzo też podobał. No, dwójka jest, są jakieś automaty z dwójką prototypami, nie? Które powstały, bo dwójka, wiesz, że nie wyszła nigdy, nie? Ale prototypy jakieś są. Gdzieś tam dwa jakieś automaty na świecie z prototypami Primal Rage'a, dwójki faktycznie musimy istnieją. Poszukać. Musimy poszukać w takim razie. I myślę, że... chociaż wiesz co? Chciałbym zobaczyć, ja wspominałem, że pierwsze Dynasty Warriors to było, to nie było, zawsze mylę się z nazwą, Muso czy Mosu, ale to takie, że lecisz jednym generałem i rozwalasz setki czy tysiące przeciwników. Pierwsze Dynasty Warriors było właśnie bijatyką i chciałbym zobaczyć właśnie jeszcze z tego, chciałbym, żeby zrobili drugą bijatykę. Mhm. To w tym uniwersum, w tym świecie właśnie z brońmi, z tą azjatyckością, to mogłoby mi się spodobać. Okej. Okay. Pytanie jak u ciebie? U mnie, czy coś? No wiesz co, Mortal wychodzi, także jestem szczęśliwy. Faktycznie chyba z tych drugich bijatyk to Dead or Alive. Ale wiesz co, też nie grałem w ostatnie części, nie grałem w piątkę. Zatrzymałem się na trójce na Xboxa, które wyszło i nie, te czwórka i piątka mnie jakoś ominęły, także nie wypowiem się na ten temat. Ale lubiłem te bijatyki, one są takie dosyć szybkie, tam fajne są te przechwyty, to mi się zawsze podobało. Fajnie to właśnie na turniejach wygląda, kiedy ktoś zadaje cios, ktoś przechwytuje i tam wiesz, to fajne rzeczy, nie? Rewersale robią robotę. Tak, natomiast z takich dwuwymiarowych bijatyk, czy coś bym chciał, żeby powróciło. Wiesz co, lubię te crossovery Capcomu, czyli Marvel vs. Capcom. Wiem, że są, znaczy mam te części tamten Infinity chyba? Marvel vs. Capcom Infinity chyba ostatni był. I lubię sobie odpalić te gry. Tam też jest niesamowity roster postaci, bo tam faktycznie tych postaci jest mnóstwo. Swojego czasu na systemach CPS wychodziły tam, wiesz, X-Men Children of the Atom, czy X-Men vs. Street Fighter. Lubię te bijatyki, naprawdę je lubię, fajne są. Aczkolwiek dzisiaj to wydaje mi się, że już takie typowe dwuwymiarowe bijatyki jak Guilty Gear X na przykład, który jeszcze gdzieś tam wychodzi, to już chyba nie mają racji bytu za bardzo. Są niszowe. W ostatnich latach z takich fajniejszych bijatek 2D, co się pojawiało, no to mieliśmy Granblue Fantasy, mieliśmy nowego właśnie Guilty Geara, no Dragon Ball Fighters, czy też FighterZ, różnie czytają, ale chodzi dokładnie o to samo i mimo fajności, bo tak, gdzie same bijatyki są turniejowo-niszowe, tak one są niszowe w turniejach bijatyk. I to gdzieś tam widać, co nie? Chociaż na Evolution, ale to wiemy, że to jest święto, tak? Bijatyk to jest największa taka impreza i od niedawna mamy dwie wersje w ciągu roku, bo mamy tą klasyczną w Las Vegas i mamy też w Japonii. No tam oczywiście tego jest masa i tam graczy jest od groma, no ale wciąż, jeżeli patrzymy globalnie, no to bijatyki 2D i troszkę szkoda, bo one oczywiście mają swoje miejsce, one mają swoich fanów. Może po prostu są potrzebne pewnego rodzaju zmiany do tych bijatyk, może zmiana podejścia w zarządzaniu tym produktem, ciężko mi do końca powiedzieć, ale absolutnie trzymam za nie kciuki, mam nadzieję, że nie umrą, no ja mam nadzieję, że może jeszcze będzie okazja, może nie ten konkretny żeton, bo tego chcę sobie zostawić na pamiątkę do końca, gdzieś tutaj leży drugi, więc nie mam zamiaru ich nigdy wrzucać do automatu, chyba że będę mógł wrzucić i od razu wyciągnąć, jak już będziemy, to okej. Tak, dokładnie, ale mam nadzieję, że jeszcze właśnie będę miał nieraz okazję wpaść do salonu Arcade, choćby tak casualowo ze znajomymi sobie pograć, powrzucać te żetony i poczuć ten taki stary, trochę nostalgiczny klimat. Wiadomo, że byliśmy dziećmi, wiadomo, że to jest taka podróż nostalgiczna do wspomnień i to nie będzie w 100% to, ale mam nadzieję, że jeszcze bitki i nie tylko na pewno będą gdzieś tam w salonach grane.
No i tym miłym akcentem myślę, że skończymy. Dajcie znać, który Mortal Kombat według was jest najlepszy, który wam się najbardziej podobał, który najbardziej szanujecie, jaką postać najbardziej lubicie, jakie najlepsze fatality, najgorsze fatality. A dużo którego można Mortala takich... najbardziej nie szanujecie? O, nie szanujecie, tak, też. To była nasza przebieżka przez wszystkie części Mortal Kombat. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i cóż, i to tyle. Ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski. Ja nazywam się Bartek Bart Jakubczyk. A to był oczywiście paskudnie nazwany podcast Najgorszy. Gralogii. Zapraszamy do kolejnego, również najgorszego. To tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Jeśli film się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.